Wojewódzki Kędzierski. Jeden podcast, dwóch prowadzących i cztery wafle. Na wszystkie wciągające wątki zaprasza WW. Wojewódzki Kędzierski. Najlepsze połączenie, którego słuchasz dzięki Play, partnerowi podcastu. Play. Podcast nakręca Mubi.pl. Najlepsza porównywarka OC/AC. Minęła godzina 20. Poniedziałek. Panie i panowie, w podcaście Wojewódzki Kędzierski mamy zaszczyt gościć postać chyba najbardziej utytułowaną i najwyżej w hierarchii politycznej usytuowaną w naszej historii. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, prezydent RP, pan Lech Wałęsa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że będzie dobry. Ciśnienie i cukier w normie, bo sprawdzaliśmy przed chwilą. Tak. 140, oj, nie wiem, czy można taką... 142 ma pan prezydent, jest dobrze. Książkowe. Panie prezydencie, żeby było jasne, że jesteśmy na żywo, to muszę panu zadać to pytanie. Jak się panu podoba nowy rząd tymczasowy, ogłoszony z taką radością przez prezydenta? Dużo kobiet? Z największą przyjemnością nie oglądałem. Naprawdę nie oglądał pan? Nie, no przecież to się nie da oglądać. No przecież to jest drwina z rodaków, drwina z interesu Polski. To trzeba rozliczyć. To, tak nie można na to pozwalać. To jest niewychowawcze. Ale wie pan, że Andrzej Duda, prezydent też, przemawiał tak, jakby przemawiał przed kongresem USA. On był szczęśliwy. Ja nie wiem, czy to jest normalne. Ja nie mogę to zrozumieć. Przecież to on niszczy moralność narodu. On daje zły przykład narodowi. No bo oni, ja miałem wrażenie, że dzisiaj przysięga tego rządu będzie trwała dłużej niż jego praktyczne rządzenie. Oni mają bardzo krótki termin przydatności do spożycia. Pan widzi tu jakąś strategię, panie Lechu? No nie, to jest coś, to jest zdrada interesów Polski. Ja ich uważam za zdrajców interesu Polski. Mało i to takiego różnego, jak mówię, nawet moralność narodu. No przecież trzeba dać dobry przykład. Czym wyżej jesteś człowieku, tym dawaj lepszy przykład narodowi. Ale wie pan, w co oni grają? Czy może to jest jakaś gra? Czy to jest tylko gra na czas? Nie, proszę pana. Mają tyle nagrabione, krótko mówiąc, że no, wiedzą, że będą musieli być rozliczeni. I dlatego się ratują. Bo to źle się skończy. A pan zna pana Andrzeja, prezydenta Andrzeja Dudę prywatnie? Nie, ja nie, ja unikałem jego, jak kiedyś się dowiedziałem, kim jest, kiedy już popatrzyłem na jego działanie, to tak nawet w samolocie chyba. Spotkaliście się? Tak, bo jechałem na pogrzeb Busha, już nie pamiętam. Mhm. No i w ogóle ani słowem nie rozmawialiśmy. Ale przybiliście sobie piątki, czy też nie? Chyba tak, ale nie pamiętam. A 15 października oglądał pan telewizję wieczorem? Znaczy wie pan, daty pory mnie pyta, bo ja już mam sklerozę. Wybory. Wtedy czy pan zasiadł przed telewizorem i czekał na wyniki? Trochę tak, tylko że ja mam jeszcze tyle spraw, a mało pomocników, że muszę dodatkowe rzeczy robić. Oprócz tego, że jeszcze żona mnie też dokłada swoje różne... Motyw żony, czuję, że będzie dzisiaj leitmotivem, bo umówmy się, pretekstem jest książka Wałęsa 80, tak. Nowa, wydana przez naszych kolegów Janusza i Kamila, ale to będziemy do tego wracali. Ja chciałbym jeszcze zagadnąć, czy ma pan w domu jakąkolwiek odzież pozbawioną napisu Konstytucja? Znaczy tam gówno mnie. Nigdzie nie wychodzę bez tego napisu. Okay. Dlatego, że jak ja walczę, to walczę wszędzie, gdzie tylko jest możliwe, bez wytchnienia. No tak ja mam charakter. Tak walczyłem za czasów komuny i tak teraz. A czy to prawda, że pan wyraził wolę bycia pochowanym w koszulce z napisem Konstytucja? Jeśli nie postaracie się zmienić stanu rzeczy, nie rozliczycie prezydenta i wszystkich, którzy łamali Konstytucję, to proszę mnie pochować w koszulce z napisem, ale też chciałbym, żeby był spalony, żeby mnie robaki nie jadły. W tej koszulce? W tej koszulce. Panie prezydencie, ale rozumiem, że pewne warunki muszą być spełnione, żeby w normalnym garniturze pana pochować. Czyli tak jest. Czyli szanujemy Konstytucję? Tak jest. No i rozliczamy tych, którzy złamali. Do tego momentu nie zdejmę koszulki, dopóki nie rozliczymy prezydenta i innych, którzy łamali Konstytucję. A to nasza Konstytucja z lat 90. jest dobra, według pana? Nie jest dobra, bo ona była, nie wiem, czy pamiętacie, przeciwko Wałęsie pisana, bo wtedy mnie bardzo bali, więc robili tak, żeby mnie maksymalnie ograniczyć działanie. A co by pan zmienił? Więcej uprawnień dla prezydenta?
To znaczy, ja proponowałem w ogóle w tamtym czasie na dwie kadencje system prezydencki, bo wiedziałem, że nie mamy prawa, nie mamy tych rozwiązań, że trzeba szybko działać, zdążyć ze złodziejami i w ogóle. Więc chciałem, żeby prezydent był dobrze wybrany, a potem, żeby miał możliwość szybkiego działania, by bronić interesów Polski i Polaków. A propos interesów Polski i Polaków. Panie prezydencie, nie boimy się w tej audycji żadnych trudnych pytań, tak? Pan wie, że ja pana szanuję, znamy się nie od dziś. A dlaczego pan sobie nie zrobi takiej koszulki z napisem Bolek? Zamknąłby pan wszystkim gęby, stylowo i z dystansem do siebie. Zabrałby pan tym zarzutom powagę. Dobry pomysł? To świetne. Ja pan tylko, że jednak mimo wszystko, to gdyby to mówili ludzie, ale z przekonaniem, a nie jak gra. A to od początku była gra. Ale chodzi o to, że pan próbuje historycznie z tym polemizować, a może trzeba o tym zapomnieć, się tym bawić. Nie, proszę pana, ja się tym właśnie wybawię, dlatego że, proszę pana, jeszcze raz powtarzam, że komuna była dobrze zorganizowana i miała naprawdę dobre zaplecze, przez tyle lat wyrobiła sobie. I kiedy zabierano się za kogoś, a szczególnie za ludzi, którzy gdzieś tam czymś przewodzili, to zastanawiali się, jak go załatwić. Mm-hmm. Jak sprawdzili mnie, moją rodzinę, to doszli do wniosku, że nigdy mnie w życiu nie pozyskają. I dlatego w mądrości swojej wzięli taką koncepcję. Zabrać mu ludzi, zohydzić go tak. I wtedy to mówiliśmy, tą pantoflową pocztą puszczać, że współpracuje z gminą, że jest tym. Mm-hmm. I tym sposobem oderwać go od mas i będzie załatwiony, nikt się nie podnosi. Ale nie ma pan takiego wrażenia, że już jest za późno, że ci, którzy mieli uwierzyć, uwierzyli, ci, którzy nie wierzą, nie wierzą. Pan tak, może mieć dzisiaj do tego albo dystans, albo mam wrażenie, że pan kolejną dekadę walczy z tym stemplem. Tak, tylko ja chcę pokazać mechanizm na dziś i na jutro. Mhm. Otóż w tej walce, to są dowody, wysyłane materiały jako donosy moje i inne, szczególnie dla Kaczyńskich i innych, aby oni uwierzyli, że coś w tym jest. I w tamtym czasie ci ludzie nie wierzyli, że to jest prawda i Kaczyńscy też nie wierzyli. Ale kiedy ich wyrzuciłem z kancelarii prezydenta, wtedy w zemście postanowili, że oni wykorzystają to. Mm-hmm. Ustawili Centkiewicza, który dobrał sobie gwiazdę Wyszkowskiego, Wyszkowski był z wyrokiem przegrany w tej sprawie, na stałe do IPN-u i oni zrobili teczki Kiszczaka. I ciąg dalszy znacie. I problem polega na tym, że trzeba ludzi przygotować. Znowu, bo ja chciałbym, żeby ludzie rozumieli, co? Bo takie przypadki teraz się zdarzają. A nie boi się pan, że to jest prawda, której właściwie nie jesteśmy w stanie dojść? Tak. Właśnie. Tak, nie. Więc ja na przykład, czy pan był Bolkiem, czy nie był Bolkiem, dla mnie pan jest postacią historyczną i tyle. Ale nie, ja, czy pan był zarejestrowany jako Tola, Bolek, Reksio, whatever. To pan nie przeglądał ostatnio, bo ja teraz w ostatni jeszcze raz wyjaśniłem tę sprawę i pokazałem, że był Bolek. Rzeczywiście były teczki Bolka, ale to było rozpracowanie mnie. No. Oryginalne dokumenty puściłem teraz na internecie, gdzie jest napisane rozpracowanie, przygotowanie. Dobrze. Do sądu. Proszę pana, oni chcieli mnie osądzić jako zdrajcę, agenta. Nie chcę panu podnosić ciśnienia. Zamknijmy to. Donosił pan na kumpli? Proszę panie, w życiu. Brał pan za to pieniądze? Nigdy. Nie, w życiu. No to zamknijmy. Do widzenia. Panie prezydencie, bracia Kaczyńscy, z którymi pan współpracował, jakie między nimi była różnica? To znaczy, jeden grał dobrego policjanta, a drugi złego. No tak się ustawili. To jest książka. To są ludzie dość dużego intelektu, ale teoretycy. I w tej teorii oni gdzieś podpatrzyli, że w takim przypadku jeden gra dobrego, a drugi złego. Czyli Lech był dobrym. Tak jest. A Jarosław? Tak jest. Tak. I oni pasowali do tej koncepcji, dlatego to dobrze wykonywali. Ja w tamtym czasie potrzebowałem zawsze co dwie głowy, to nie jedna. Oni robili mi dużo dobrej roboty. Nawet rozbicie Jaruzelskiego, wyciągnięcie Jóźwiaka i... jak się nazywał drugim. To spowodowało, że Jaruzelski stracił większość. Ja mogłem inaczej postępować, mogłem ustawiać na premiera i tak dalej. A więc oni, czy by ktoś to wykonał? Nie.
Oni odrobili mi dużo dobrej roboty, tylko do momentu, kiedy nie wyłamali mi się spod sterowania. I kiedy dały mi ministerstwa, wtedy postanowili grać na siebie. Czyli ambicja? To znaczy, nie, od początku nie wiedzieli, tylko że oni myśleli, że oni mnie dostaną, że ja będę z nimi grał. A jak zorientowali się, że mnie nie ma takiej siły, ja mam swoją koncepcję, i realizuję. Ja miałem koncepcję wtedy krótką, dojechać do przystanku, wolność, oddać narodowi zwycięstwo, nawet przegrywając siebie, ale nie obchodziło mi nic innego. Takie jedyne zadanie. I ja je wykonywałem i dobierałem sobie ludzi, tylko takich, żeby to wykonać. Wykonać ostrożnie, mądrze, ale zdecydowanie. Mało tego, mój dramat polegał na tym, że ja nie mogłem powiedzieć, czy ja gram. Politycy z reguły dużo mówią, mało robią. A ja musiałem inaczej. Jak najmniej mówić, jak najwięcej zrobić. Tak, ale panie prezydencie, kochany panie prezydencie Lechu, ja mam takie wrażenie, że pan cały czas próbuje opowiedzieć ludziom logikę tamtych czasów, a oni już chyba tamtymi czasami nie żyją. To zrozumiałem na wiecu w Warszawie tym pierwszym. Prawda? Tak. Zauważył pan, jak pana tak jest. Podziękowali nie, znaczy, panu. Nie. Wtedy to tam jeszcze zagrało to, że było duszno. No, tak. Było za ciasno. Mówimy o Wielkim Marszu, prawda? Ale, 4. Wie pan, bo moje pokolenie i ja to nie tylko usuwamy mi przeszkody, ale też mówimy, jak do nich dochodziło. I ja na swoim osobie, oni mówią, że to już ja, to nie tak. Ja na moim przykładzie udowadniam, pokazuję rzeczy, które mogą się im przydać. I wykorzystuję szansę, kiedy mam dużo ludzi, wykorzystuję szansę, aby zrobić taki instruktaż. Natomiast te pokolenie, ponieważ nie jest obciążone agentami, komunistami, bo to jest nowe pokolenie, w związku z tym ono usuwa przyczyny. Ale pamięta pan słynny cytat z 92 roku, za który otrzymał pan złote usta w plebiscycie trójki? Nie chcę, ale muszę. Pana klasyczne słowa. Nie ma pan takiego wrażenia, że dzisiaj pan znowu wpadł w tę pułapkę, że zamiast celebrować to, że jest pan jednym z najbardziej rozpoznanych Polaków, najbardziej cenionym, owszem, polaryzującym, żeby przestać się tłumaczyć, a zacząć żyć tak jak cholera pana ranga. Cała sprawa i te wszystkie te podsłuchy to się wzięły, pierwszego mnie załatwiono. Opisał to wszystko generał Weiner. Jest taka książka. Oż tak głęboko nie siedzimy w tych sprawach. Wiedziałem, no. Tak. On, tylko, że ja wtedy prosiłem dlatego Komorowskiego i tych, mówię, słuchajcie, mamy ich w garści, to są bardzo niebezpieczni ludzie, rozliczmy ich, bo jak nie, to oni was rozliczą. Ja powiedziałem to dokładnie i nawet Tuskowi. I nie posłuchano mnie. To ich rozochodziło i poszli dalej aż w podsłuchy. A stąd się wzięło, że nie, że wtedy pozwoliliśmy im być nierozliczonymi. Dobrze, ale ja mam takie pytanie przewrotne. A zadaje sobie pan dziś, pan Lech Wałęsa, trudne pytanie, po co jest dzisiaj Polsce Lech Wałęsa w ogóle? Nie, dlatego, że ja tylko... Nie zadaje pan sobie takiego pytania. Nie, bo dlatego musicie zrozumieć, że ja jestem wierzącym, praktykującym, grzesznym, że bo ja nie żadnym świętym. I dlatego ja naprawdę uwierzę w to, że ja dostałem jakieś talenty i jak je źle użyję, to będę rozliczony tam w wieczność. I jak mówię wiele razy, że w mojej wierze jest piekło, a tam jest dobór negatywny, stany Lenin na kierowniczych stanowiskach. A ja tam jak trafię, będę małym szatankiem. Będą mnie gnębić. Czy pan pójdzie do piekła, tak? No tak, jeśli tam trafię. I okay. dlatego, że pan wie o tym. Robię to wszystko tak, żeby tam się nie dostać. Bo będą moje nade mną się znęcać. No. Wie pan, to jest śmieszne. A jak tak pan się zastanowi, tak głębiej, to nie jest śmieszne. To jeśli się wierzy, to taka jest możliwość. Nie, bo ja się zastanawiam, czy dzisiaj nie powinien pan celebrować, bo nie, gadaliśmy przed chwilą, że... Nie zgadzam się z tym, co pana powiedziałem. Trzeba maksymalnie, trzeba dawać siebie wszystko, poprawiać ten świat, mało tego, starać się w dalszym ciągu rozumieć. Jak ja teraz patrzę, że negują zjednoczenie Europy. No. Proszę pana. Jeśli tego nie zrobimy, zniszczymy cywilizację obecną.
tak jak zniszczyli ich tamtą cywilizację, która piramidy budowała, która była na wyższym poziomie rozwoju, jak my jesteśmy. Właśnie dlatego, ale... nie zdążyli z przebudowy struktur. Dzisiaj, żeby poradzić sobie z ekologią, z pandemią i innymi rzeczami, musimy przejść na większe zorganizowanie. Żadne państwo nie rozwiąże tych spraw. Ale niech pan zobaczy, czy Holandia, czy Słowacja pokazują, że ten kurs antyeuropejski jest bardzo popularny w Europie. Ale nie o tym chciałem pogadać. Czy to nie jest trochę tak, że wiele lat temu w programie Tomka Lisa Co z tą Polską, pan powiedział, to są ostatnie godziny naszych 5 minut. Może po prostu Lech Wałęsa powinien usunąć się trochę w bok, niech ludzie za panem zatęsknią, bo pan jest ciągle obecny. Ale to czy nie zgadza się z tym, co pan powiedział, to trafię do piekła. Bo jeśli ja to widzę, ja widzę, że idziemy na zatracenie, że już ekologia nam zagraża, i ta pogoda i to wszystko. Naprawdę pan wierzy, że pan jest w stanie to zmienić, uświadomić ludziom? Ja mówię tak, ja mam swoje pomysły, swoje tego. Jeśli są dobre, to bierzcie je, a jeśli nie, to poprawcie, to ja będę wezmę wasze, jakie są lepsze od mnie. Ale panie prezydencie, pan ma naprawdę rozwiązanie na każdy problem? To pachnie megalomanią. Znaczy, mój punkt widzenia, ale ja nie mówię, czy lepszy. To jest kwestia oceny. Ja mówię dalej, jeśli ja mam niedobry, to proszę mnie poprawić, bo ja wezmę mądrzejsze. Cała sztuka polega na tym, że ja jestem praktykiem, no, ale nie mam nic przeciwko teorii. Tylko że z teorii biorę rzeczy te, które mi się przydają i te, które się da zrealizować. Ja patrzyłem się kiedyś Leninowi i Marksowi, cholera, co za mądrzy ludzie, fenomenalni, tylko teoretycy, bo myśleli rzeczy, które się nie da zrealizować. No wielu próbowało. No tak, ale nie wychodzi. Dobrze, a teraz zejdźmy na grunt praktyki. Dzwoni do pana premier Tusk, miejmy nadzieję, że niedługo, i składa propozycję. I mówi, Lechu, widzę cię w swoim rządzie, nie wiem, minister rodziny i polityki społecznej, albo minister rolnictwa i rozwoju wsi, bo to pana rejony. Zgodziłby się pan? To znaczy nie, bo za stary jestem. Ja jestem, mam 80 lat. Ale Biden jest starszy od pana o rok. No tak, no, on nie miał takiego ciężkiego żywota, jak ja mam. Ja naprawdę szarżowałem w życiu. Ja naprawdę dawałem sobie zawsze wszędzie poprawiałem żywot. I poprawiałem. A co, nie ma pan siły, naprawdę? Nie, już panie, ile można? Ile lat ja na baczność? Ale bo gadaliśmy poza anteną, że pan nie poleca do życia 80. To tak, prawda? Nie, bo ja jestem praktykiem. To no, teoretycznie... Ja bym chciał dożyć takiej praktyki. Nie, teoretycznie to ładnie wygląda. 80 lat, co za piękne życie. A praktycznie? A praktycznie tu boli, tu szczypia, tu się źle oddycha, tu nie można tego jeść, nie można, tylko golenie zostaje. No wie pan, co to za życie, jak wszystko odpada. Codziennie coś odpada. Naprawdę? Codziennie coś odpada? Codziennie coś odpada. To nie można tak spać. To nogi. Bo pan w tej książce mówi wyraźnie, że macie oddzielne sypialnie z panią Danutą. No tak, bo jeden chrapie, drugą stronę chrapie i ten się budzi od tego, ten od tamtego. No tak, bo starość ma swoje prawa. Trzeba je rozumieć, ale też nie trzeba ułatwiać życie w tej starości. Ale nawet w tej książce jest tak, że pisze pan, odpowiada pan chłopakom na pytanie, mówiąc, że już kurczę, pan w sumie marzy o tym spokoju po drugiej stronie. Tak. I moje pytanie jest takie, panie prezydencie. Ale ja jako praktyk, musi nam być lepiej, bo nikt stamtąd nie uciekł, proszę pana. To jest bardzo słuszna koncepcja, ale jak prezydent Lech Wałęsa sobie to wyobraża? Zamykamy oczy i co? No i przenosimy się do wieczności. Teraz tam musi być rozliczenie. Ja też nawet wiem, jak to będzie, że każdy człowiek ma takie, jak w samochodzie godziny tam liczą kierowcy. Tachometr. A to każdy człowiek ma coś takiego i przechodzi pan przez bramę i od razu wiadą w lewo, w prawo, prosto. No i pan załóżmy skręca ten... Bóg Święty Piotr pana widzi, tak mówię, jest. Panie Lechu, na tą stronę. Proszę. I kogo pan tam spotyka na tej ławeczce? No, jeśli Geremek jeśli będzie? Jeśli trafia do Stalina, do Lenina, no to będą mnie gnębić mocno za zburzenie starego porządku. A jeśli mi się uda, bo mam masę znajomych świętych, może mi pomogą, no to mnie wyrwą gdzieś na łatwiejszy żywot. A po świętych, będzie pan wyrzutem sumienia nowego rządu Donalda Tuska? Będzie pan się przyglądał, krytykował, opiniował surowo? Nie, dlatego że Tusk to jest największy polityk. Pomagajcie mu, bo boję się, że trochę zmęczony jest. No, ma swoje lata.
No nie, ale no, to naprawdę, jak, gdyby jeszcze miesiąc była dłużej kampania wyborcza, to on by wygrał sam tą partią i te wszystkie... Czyli co, rozumiem, że będzie pan raczej sympatyzował. Jest pan z drużyny. Całkowicie oddany jestem Tuskowi. Można mu zaufać? Czy chce, czy nie chce, będę mu pomagał, bo oceniam go jako najlepszego polityka na obecny czas. To on wygrał wybory, a nie tam inni. To on pomógł im, żeby się dołączyli do tego wszystkiego. Chce pan powiedzieć, że się panu marszałek Hołownia nie podoba? To znaczy, wie pan, podoba mi się teraz, bo ja... Kiedyś się zwrócono do mnie tam, żebym jakoś się trochę włączył i im pomógł. Powiedział mnie, za 10 lat ja się sprawdzę. I teraz muszę powiedzieć, że zrobi to naprawdę i znów to. Dobrze dobrał Tusk, bo to Tusk to ustawił. Dobrze go dobrał, bo rzeczywiście pasuje na te czas. To jest czas... Mówi pan o Hołowni. Tak jest. A nie wygląda na takie wyrośnięte, przemądrzałe dziecko bez praktyki? Panie, na te czasy tak, no, wie pan, trzeba dobrze na odpowiednie czas. On pasuje na tą sytuację. I to Tusk tak ładnie ułożył. Ale on nigdy nie miał żadnej... Nie był nawet radnym. No tak, ale panie... Naprawdę ładnie to robi na te czasy. Tak hamuje mądrze intelektualnie. Tak. Naprawdę? Dlatego, tak, proszę pana. Hmm? Jak długo czor wytrzyma, bo to jednak tam będzie naciski, tam będą prowokacje. No na pewno. W związku z tym będą haki, zobaczymy, czy nie ma za dużo haków gdzieś z boku. Na Hołownię on jest pan, prawie święty. Proszę pana, zaraz. On chciał być dominikaninem dwa razy. Każdy święty ma swoje zakręty, proszę pana. I w związku z tym spokojnie, bo oni tam coś mu znajdą. Okej. Okay. Tak, a jeśli jak będzie jeszcze Centkiewicz w pobliżu, to on wymyśli to, jak wymyślał nam nabije różne rzeczy. Panie prezydencie, wspomniał pan Donalda Tuska. Wcześniej mówił pan, że najwybitniejszym politykiem na polskiej scenie był pan Geremek, profesor. No prawda, no tak, ale to jest przeszłość. Szkoda, że bo to był fenomen. On się potrafił z każdym dogadać? Geremek, tak, Geremek był tak wspaniały, chociaż miał kompleks, ale to pochodzeniowy. To mu przeszkadzało, a poza tym to był fenomen. A to dlaczego pan go nie wytypował na premiera? Tylko... Wytypowałem go. A i został Mazowiecki. Wiedziałem o tym kompleksie jednym, że jak jego się trafi w to, to on... Czyli to był jego słaby punkt, tak. Którego też nie powinien się wstydzić. Nie powinien, ale tu coś, nie wiem, nie rozumiem do dzisiaj, że tutaj go ktoś trafił, to po nim był. Panie prezydencie, a teraz takie przewrotne pytanie. Kto według pana, kogo pana ze swoich politycznych przeciwników, kogo pan ceni za ich intelekt, za być może, ale w pozytywnym aspekcie, jakąś przebiegłość polityczną? Kto jest wybitny po tamtej stronie? No to nawet Kaczyńscy. To bardzo wybitni ludzie, tylko w złym kierunku. Ale wybitni, strategicznie, tak? Tak, bardzo. Skuteczni. Proszę pana, przecież tak podporządkować sobie tamtą armię no. W polskich warunkach to niemożliwe. Nikomu się to nie udało. Ale pan rozumie fenomen osobowości Jarosława Kaczyńskiego? Tak, tylko że zastanawiam się, jakim stylem on to dobiera. Prawdopodobnie na dobre haki, ale też i koncepcje. Bo jednak ci ludzie bronią się mimo wszystko. A to nie są ludzie pozbawieni osobowości po prostu? To by też się wyłamywali. Na razie się nie wyłamują. No, jak zaczną wyroki sypać im się, no to tu zobaczymy wtedy, jak się zachowają. Ale na razie to nieprawdopodobnie dobrze dobrał. W złym kierunku, ale dobrze dobrał dla siebie, dla tej koncepcji. Ale panie prezydencie, Jarosław Kaczyński jako lider upokarza swoich podwładnych notorycznie. Dzisiaj pan premier Morawiecki nawet nie przemawiał po ogłoszeniu rządu. Wcześniej rano Jarosław Kaczyński mówi, że to wszystko jest jego pomysł. No. Więc jest to dość duża szpila wbita w samo serce premiera. No tak, tylko że on to traktuje łagodnie. Mhm. My to zauważamy, to widać. Ale on ma takich ułożonych, że oni to odbierają jako... Komplement. Tak, nieprawdopodobne. Jak można dobrać... Mam wrażenie, że pan mówi z małą zazdrością o Jarosławie Kaczyńskim. Z tego punktu widzenia tak. No. Tylko, że ja bym tego nigdy nie chciał zrobić. Ja mogłem być jeszcze... Ale pan też ma wodzowski styl rządzenia, panie Lechu. Tylko, że wie pan, ale ja mam... Koncepcję. Ja mam koncepcję, że pan jest najważniejszy. Nie, nie. Mówię jako fan. Nigdy tak nie myślałem, tylko że... A kto chciał rządzić dekretami?
No proszę pana, bo w tych warunkach, kiedy prawo nie pasuje... No właśnie. Pasuje, nie, ale to nie... Pan był małym kaczorem trochę. Nie, ale ja chciałem zdążyć za złodziejami. Jak wiedziałem, co się... Tak, proszę pana. Nie pan pierwszy, nie pan ostatni. No tak, ale ja jako robotnik, ja chciałem naprawdę zrobić rzeczy porządne. Kaczor też tak sobie myślał na początku, tylko że mu przeszkadza sąd. To on eliminuje. Teoretycy, jak mu coś przeszkadza, to on eliminuje. Ale sam pan wiedział, co to za demokracja, każdy mówi, co chce. Nie, nie, proszę pana. Pan miał takie skłonności. Niech pan się przyzna, jak będziemy rozmawiali. Nie, proszę pana. Ja miał, pan był mały autorytet. Ja miałem jedno hasło. Jakie? Skończyć z komunizmem pokojowo, ostrożnie i oddać narodowi wszystko, co... No się udało. I wierzę w demokrację, demokracja zrobi to lepiej, ja się wyłączam, nawet przegrywając. Okej. Okay. No to właściwie się udało. No wszystko mi się udało, idealnie. Natomiast, ale ja za bardzo wierzę w demokrację. Jak teraz patrzę, jak ta demokracja, cholera, no dochodzę do wniosku. Wie pan, 7 milionów ludzi głosowało za PiS-em. Tak, no widzę. No, to też jest demokracja. No tak, tylko zaraz, tylko na jakich argumentach, na jakie i wiedzy, bo oni myślą, że tak, oni są dobrze. Nie wiem, czy to jest kwestia Niemcy wiedzy, czy wiary bardziej. Niemcy nam zagrażają. Wałęsa to agent, Tusk agent, proszę pana. To do końca XX wieku był interes państwo kraju, wojna dla państwa, dla kraju. I kiedy się rozwijaliśmy, to każdy chciał powiększać struktury, wchłaniając słabszych. No tak. Tak było do końca XX wieku. To była taka koncepcja. Ale pojawiła się druga koncepcja, też się powiększamy na rozwój, ale już pokojowo, przez NATO, przez Unię, przez ONZ i w tym na ochotnika demokratycznie. I na dziś są dwie czytelne koncepcje. Chiny i Rosja próbuje z tej koncepcji Ukrainę włączyć strachem mediatyka, a my wszyscy inni mówimy nie. Pokojowo, demokratycznie. I teraz, która koncepcja na dziś zwycięży? Czy już ta nowa, bo ona jutro zwycięży, ale czy już zwycięży Rosję? No jeżeli nie. Pana kolega Donald Trump, którego pan osobiście namówił... Rozmawiamy o tym. Właśnie. To pańska wina. To pana robota, ten Donald Trump. Ja żartowałem, rzeczywiście, on uwierzył. Ale pan o tym mówi w tej książce, że pan go namówił. Tak. Donalda, naprawdę pan jest odpowiedzialny? Tak. Niech pan tak. Przeprosi Stany Zjednoczone. Nie, no ale ja nie przypuszczałem, że mu się... No, ja bym wtedy zmęczony, jakieś on mnie zaprosił na jakiś obiad, kolację. Naprawdę? To pana robota? Ja, no tak. To pan nie wszystko zrobił dobrze. No wie pan, ja nie wiem, on jeszcze może uzupełniał tylko przeze mnie coś tam, jakieś informacje. Ale wtedy pięknie ze mną rozmawiał, wypytywał mnie maksymalnie. Ja na końcu powiedziałem, panie, ja elektryk byłem prezydentem, a pan tak, bo to ładnie mówił, a to pan z taką możliwościami. A wie pan, że on prowadzi w sondażach, a za rok wybory w Stanach Zjednoczonych? No wie pan. Pana robota? O! Nie, zaraz, proszę, panie. Proszę pana, powiedzi pan. Mówiłem panu, zrozumieć czasy, w których przyszło nam żyć. A nasze czasy są takie. Padła koncepcja państwo, kraj, bloki, bo technologia mówi kontynenty i globalizacja. No tak, tylko że po tamtej brudnej epoce nikt nikomu nie wierzy. W związku z tym pan musi mnie przekonać, ja pana i zacznie się budowanie. Gdzie w tym wszystkim jest Donald Trump? Jednak no, populista nie, turbo. Nie, to jest przekonywanie. I ten Kaczyński, to wszystko są potrzebne, bo epoka tamta upadła, pojawiła się na horyzoncie epoka intelektu, informacji, globalizacji, a my pośrodku. Jedno padło, nie powstało drugie. Nie mogło powstać, bo pan mi nie wierzy, ja pana. To jest epoka słowa, dyskusji, jak to ma wyglądać. Hmm. Cały świat dyskutuje, robi próby, ponieważ nie ma nowych rozwiązań. To do starych się wraca, antysemityzm, różne rzeczy, no bo nie ma nowych. A nowym dopiero mogą powstać, że jak pan mnie przekona, ja zdefiniowałem trzy problemy, które stanęły przed naszym teraz pokoleniem. Pierwszy temat, no dobrze, technologia mówi, musicie zwiększyć struktury, musicie przejść na jako państwo, kontynent, a jutro globalizację. No tak, ale co was ma połączyć, kiedy jesteście tak podzieleni? Jaki fundament jest zjednoczonej Europy? Kiedy tak stawiam problem na spotkaniach różnych, pojawiają się dwie koncepcje fundamentu, który połączy państwa europejskie. Połowa chce budować na fundamencie wolnościach wszelkiego typu, wolnym rynku i prawo. A druga połowa mówi nie. Najpierw uzgodnijmy wartości i dopiero wolny rynek i prawo. I jedni się upierają, drudzy. Nie możemy wyjść z tego podziału. Jak to załatwimy, to jest drugi problem. A fajnie. A jaki system ekonomiczny pod tą nowość? Jak pan wie dobrze, są dwa systemy ekonomiczne. Komunistyczny, kapitalistyczny. Teoretycznie jest lepszy komunizm. Dlatego na Zachodzie młodzież się nabiera na komunizm. No tak, ale zaraz, nie przeszkadzaj pani. Komiksowa wizja, panie prezydencie. Nie, proszę pana. Po robotniczemu pan tłumacz tak jak ja. Otóż
tam są zapisane te prawa uczciwości i tak dalej w komunizmie. I to się podoba młodzieży na Zachodzie. Tylko oni nie biorą pod uwagę, że tego się nie da zrealizować. I dlatego jak się zaczyna realizować te ich dobre rzeczy, to dopiero problemy wychodzą. Jak słyszę hasło każdemu według potrzeb, od każdego według jego możliwości, ale to jest bełkot, ale dla tych niesprawdzonych to jest fajnie. To idealistyczny bełkot. Proszę właśnie, wie pan, to jest rozważenie, to ja nazywam teoretyczne. I dlatego też mimo, że mądre, nie da rady. Zostaje więc, odrzucamy komunizm, zostaje, musicie wybrać, zostaje kapitalizm. Ale chwileczkę. Ale kapitalizm to rywalizacja. Oczywiście. Często nieuczciwa. Ona powoduje bezrobocie. No to pytanie, w którym miejscu jest państwo? Zaraz. A, już nie. Zaraz pochodzimy. Nie. Ale chyba jest liberalem, niestety. Przechodzimy na kontynent. W związku z tym wolny rynek zostawiamy, a wszystko inne trzeba inaczej ustawić. A bezrobotnych trzeba odszukać do roboty zagonić. Oczywiście mądrej, zorganizowanej, opłacalnej. W tamtym systemie to było niemożliwe, bo rywalizacja, słabsi odpadali. Teraz, kiedy nie ma rywalizacji, bo robimy państwo Europa i globalizacja ze względu na rozwój techniczny, to można tego dokonać. A więc mamy... Niech pan nie mówi państwo Europa, bo pan wystraszy ludzi. To jest trzeci problem. Nie, proszę pana. Nie mamy wyboru, bo inaczej zniszczymy cywilizację. No tak, nie poradzi ale sobie my Polacy mamy bardzo dużą naszą odrębność, naszość. Panie redaktorze. Czy pan myśli, że Polska i wszystkie kraje Europy, które powstały, to wie pan, jak one powstały? No przecież wchłaniali to siłowo. No ja wiem. Panie redaktorze, przepraszam. Wracamy i ja się po przerwie do pana prezydenta doczepiam i przez chwilę musicie dać mi... Dobrze. Wracamy za trzy minuty. Panie prezydencie, zaraz wracamy. Naszym gościem. Jeżeli państwo włączyli teraz, to oczywiście chwilę po audycji będziecie mogli odsłuchać od początku. Dziękujemy za chwilę. Co za emocje. Złotouści Wojewódzki Kędzierski zapraszają na rozmowę, którą wspiera Gold Saver. Podcast nakręca Mubi.pl. Najlepsza porównywarka OC/AC.
Podcast nakręca Mubi.pl. Najlepsza porównywarka OC/AC. Piotruś, szukałeś ostatnio ubezpieczenia dla swojego auta w Mubi OC. Mogę ci powiedzieć, że w Mubi OC dla twojego BMW, uważaj, to będzie niewiele ponad 750 zł, a komplet OC NNW Assistance kosztuje niecałe 850 zł najtaniej na rynku. Ja zerknę sobie po audycji. Pamiętam, że zwracają jeszcze 150 zeta za zakup polisy, a wy, moi drodzy słuchacze, nasi drodzy słuchacze, możecie skorzystać z tej promocji. Link w opisie na naszym kanale YouTube. Jak ktoś auta lubi, tylko Mubi. Panie prezydencie, bo jeszcze trzeci punkt obiecaliśmy, że pan dokończy swoją wypowiedź z pańskiego planu. Tak, więc jak wcześniej powiedziałem, zdefiniowałem problemy dzisiejszego świata w trzech punktach. Pierwszy, jaki fundament ma połączyć podzielonych Europejczyków, a jutro globalizację. Drugi, jaki system ekonomiczny pod tą nową epokę. I trzeci problem, o którym nie mówiłem, teraz mówię, otóż jak sobie poradzić z demagogią, populizmem i oszustwami polityków? O, to ciekawe. Ale większej, proszę pana, ale przy zauważeniu tego, że do końca XX wieku narody nie przyznawały się, a nawet wypierały, ale miały w świadomości społecznej Pana Boga. Odeszliśmy od tego. W tamtym czasie baliśmy się komuny Związku Sowieckiego. Poradziliśmy sobie. Powstaje pytanie, jak utrzymać narody, które nie mają żadnych hamulców? Ale czy my odchodzimy od Pana Boga, czy od instytucji Kościoła? Bo to są chyba dwa różne problemy. Tak od wartości chrześcijańskiej. To znowu wie pan, to wróćmy do tego, co mówiłem od początku. Trzeba zrozumieć czasy. Ja jako wierzący rozumiem, na każde czasy Duch Święty kierujący Kościołem daje odpowiednich zarządców. Dał nam na dokończenie komunizmu naszego Polaka, który pomógł nam, nie zrobił rewolucji, ale pomógł nam zrobić rewolucję. W tamtym czasie Kościół widział swój papież, widział te brudy wszystkie, które my dzisiaj wyciągamy. Myśli pan, że widział? Tak. Jest tylko, pan przekonany? Tylko, że papież był raz szef Kościoła, a drugie polityk, bo komunizm się łamał. Ale skąd pana wiara, że papież wiedział? Proszę pana, bo nie mógł... Gadaliście o tym? Nie, bo nie mógł nie widzieć, tylko miał wybór. Okay. Jako Ojciec Święty widział coś takiego. Ale jako polityk mówię, jak ja to dotknę, to już czekają komuniści i rozwalą mi Kościół. A moi jeszcze wewnętrzni kolesie, kardynałowie, otrują mnie, uduszą. A więc przegram kompletnie. Nic nie zrobię, Kościół rozwalę i sam zginę. I dlatego jako polityk mam wybór. Nie. Wiedząc, co się dzieje w świecie, wiem, że wolność, która zmierza, jak wolno doprowadzić do wolnej prasy i tego, i to wszystko się rozlicza. No dobrze, to jak sobie mamy poradzić teraz z populizmem polityków i z manipulacją? Bo to mnie zaciekawiło. Panie, ma pan jakiś pomysł? Zaraz. Ja na razie tylko wyciągam problemy, pokazuję, że one są i myślę, że mądrzy ludzie... To, że są problemy, to my wiemy, raczej szukamy recepty. Nie zauważamy, że jeśli dzisiaj nie przejdziemy z państewek na kontynenty, na globalizację, zniszczymy cywilizację. Dobrze, postawmy żaden kraj nie poradzi sobie z ekologią. Tak. Panie prezydencie. Pan redaktor Kędzierski, prosimy. To ja. Dzień dobry. Panie prezydencie, ważna sprawa. Dzisiaj obejrzałem bardzo dużo materiałów z panem w roli głównej i do tego trochę będę zmierzał do jednego wniosku, ale co czuje pan, jak widzi pan archiwalne zdjęcia siebie, takie robione przez Nidentala, na przykład pana Chrisa, te zdjęcia z Gdańska, to zdjęcie z kongresu. Co pan czuje, jak pan to widzi? Jakie towarzyszą panu emocje? Całe życie miałem taki kiepski charakter, że jak co zobaczyłem, że mi się nie podoba, to starałem się to zmienić, poprawić. I najzabawniejsza rzecz miałem w tym poprawianiu, jak pracowałem w stoczni. Otóż pracowałem w remontach maszyn. Jak mi się raz maszyna popsuła, to zrobiłem. Ale jak drugi raz to samo, to już mi to się nie podobało. A trzeci raz mówię nie. Ja jestem leniwy, ale twórczo leniwy. To się nie może mi się psuć. Ja wolę sobie coś innego robić, nie będę bez przerwy robił. I zawsze poprawiałem to, już przestało się psuć. Ale po mnie szedł z innymi naprawami na tą samą maszynę, szedł sekretarz partii. Podkablował mnie, mówił, kiedy powołałem się robię, to zawsze jest inaczej. Nie tak jak fabryka zrobiła. I chciał mi dokopać. Zwołali komisję. Ale komisja była mądra, popatrzyła mi, panowie, przecież to lepsze jest, jak fabryka dała. Więc w związku z tym
delegację wysłali do mnie, przekonajcie Wałęsę, by to zgłosił, bo to jest lepsze, tańsze, wygodniejsze, nie psuje się jak fabryka. I przyszli do mnie, proszę pana, pan musi to zgłosić, bo to jest wniosek racjonalizatorski. Ja mówię, proszę panów, ja nic nie będę zgłaszał, bo ja to robię z lenistwa twórczego, to nie, bo nie znoszę, mi się psuje. A propos... Nie, a on to, dalej, jest pan dalej. Dobra. A co oni robią? Wyciąga książkę, proszę pana, jeśli ktoś taką rzecz zrobi, a nie zgłosi, to będzie sądzony. A. Cholera. O, to zgłosiłem. Za chwilę przychodzą do mnie, za parę dni przychodzą z pieniędzmi. Ja nie będę brał pieniędzy, bo ja robię to z lenistwa. A on mówi, nie, proszę pana, znów mi czyta. Jak to pan musi odebrać, może pan dać komu pan chce, ale odebrać pan musi. Ale pan, i tak jak mi się nie podobało, ja mówię, ale wracam do tego, pan mnie pytał. Więc całe życie poprawiałem się jako robotnik, a kiedy się nie podobały mi związki zawodowe, no to zorganizowałem Solidarność. Kiedy nie podobała mi się przyjaźń Związku Radzieckiego... A nie, poruszył pan moje ulubione słowo pieniądze, że wniosek racjonalizatorski. Tak. Ile jest prawdy w tym, że pan cały swój majątek wywiózł na Jasną Górę i ile razy pan miał ochotę zadzwonić do nich, mówiąc, oddajcie moje pieniądze? Widzi pan, ponieważ wiedziałem, że przyjdą czasy, że ja będę im chciał to zabrać, to napisałem na końcu, sprawdźcie to, dokładnie już nie pamiętam. Pamięta pan, ile było tych pieniędzy? Proszę pana, jeden z prezentów od pani Piaseckiej, kilogram szkatuła złota. Kilogram złota? Tak. Przydałby się. Jedno szkatuła. Nie, no co, miałem sprzedać? Nie. Trzymać to, więc zabiją mnie, kurczę. Na stary czas. Więc, teraz dobrze więc, stoi przecież. Tak, ale to nie o to chodzi. To było nasze. Więc ja to wszystko dałem. I co, nie zadzwonił pan nigdy? Nie, proszę, bo ja powiem, żeby pan to sprawdzi. I napisałem w ostatnim zdaniu, kiedy będę stary, będę chciał wam zabrać, wyrzucić mnie. I teraz syn pojechał, bo chcieli spis tego zrobić. Wyrzucili go. Zobacz, co ojciec napisał. Ktokolwiek. Syn pojechał, ale coś policzyć, żeby trochę wziąć? Nie, żeby spisać, bo przecież to są tysiące rzeczy. Okay. Ja dam wszystko, co miałem. Ile złota, ile to nie do mnie prawdopodobnie. Czyli to jest taki antytestament. No tak, nie. Bo ale żałuje pan. Tak, nie, panie Lechu. Nie, panie, to przecież ja świadomie napisałem to zdanie, bo wiedziałem, że może dojść do sytuacji, w której nie będę zadowolony, będę chciał ale zabrać. Ale nie przydałaby się dzisiaj kilogramowa sztaba złota? Nie, proszę pana, dlatego, że to jednak to naród dał, świat mi dał, to zaświatowało Obrączki. No nie do wiary. Sprawdźcie, ile tego jest. Tysiące. Ja nic nie brałem dla siebie. Nawet z Nobla? Nic. No, Nobla oddałem do szpitala, jeśli chodzi o pieniądze, a wszystko do innych oddałem na Jasną Górę. Ja właśnie, tego ludzie nie wiedzą. Ja wszystko, co miałem, wszystko i do dzisiaj oddaję im, no bo gdzie? Dzisiaj bym może tego nie zrobił, bo dzisiaj mam wątpliwości do nich. No, a natomiast w tamtym czasie co ja miałem zrobić? Trzymać nie mogłem, konserwować nie mogłem, co? Sprzedawać ale nie dzięki mogłem. Temu musi pan pracować. Przecież my się spotkaliśmy u mnie w programie w TVN-ie, bo pan dał ogłoszenie, że pan szuka pracy. No. Nie, panie, bo ja wszystko rozdałem, panie. Panie, nawet jak przypadek gdy koniec związku, mieliśmy schowane $500,000. Gdzie? Trzymał jeden z ludzi, których pan zna. Pół miliona dolców? Tak. Sporo. I mało tego, rozliczyłem wszystko. Księża podpisali, że nie ma wszystko rozliczone, a pół miliona było. Bo ja jako praktyk mówię, a jeszcze będziemy walczyć. Będziesz za co? Nie, że chciałem dla siebie. No i po roku już jestem prezydentem, no to zwracam się do tego faceta. Facet, trzeba te oddać pieniądze. Mówi, coś ty, ja mówię, musimy oddać, to nie nasze. Oddałem. Czy pan wie, za chwilę tam miałem spotkanie, słyszę pomruki. Jak on oddał pół miliona, to ile sobie zostało? No tak, to jest klasyczne. Bo niedawno Tomek Karolak powiedział, że on potrzebuje 40 tysięcy miesięcznie, żeby żyć godnie. Ile pan potrzebuje, tak uczciwie, panie Lechu? Musiałbym się żony bardziej spytać. Wie pan, ja mam dużo rodziny. No, tak, na co pan dzieci utrzymujesz? Wnuki. No panie, przecież oni, każdy ma problemy. Do Wansa to jest jak fajnie, jak u góry, to dobrze. A jak niżej jest, to czyli to pan cały czas transferuje pieniądze do dzieci? Nie, aż tam nie, ale muszę temu pomóc, tamtemu, no bo to... Ale panie Lechu, ja przypominam, pan ma 80 lat. Proba, kto ma pszczoły, ten ma miód, kto ma dzieci, ten ma trud, proszę pana. Nie wiem, bo my bezdzietni z Piotrem. Uff, dobra, ale bo ja chciałem zadać kilka pytań, proszę, nie wiem, czy pamiętacie. Kwadrans temu, tylko tutaj musieliście pogadać o bogactwie schowanym na Jasnej Górze. No tak. Pytałem się o te zdjęcie Nidentala. Ma pan ulubiony kadr przed nosem? Sam, jak pan patrzy na swoje zdjęcie? Nie znoszę się. Nie lubię. Ja siebie nie lubię. Ale dumę kiedykolwiek pan się czuje? Też nie, dlatego że pan, ja jestem ustawiony inaczej. Poprawiać życie, poprawiać to, co mi się nie podoba. I całe życie poprawiałem.
nie podobał mi się Sojusz Związku Radzieckiego, no to zrobiłem wszystko. Przecież tak mnie utrudniono. Już przecież wiecie dobrze, że traktat podpisuje prezydent, ale negocjuje rząd. Jadę na już podparfowany traktat, a on jest niedobry. Panie prezydencie, dalej. Pytam, dobra? Jak już się pana uczepiłem, to się pytam. Czy 50 lat temu, gdyby pan panu prezydentowi, jeszcze nie prezydentowi Wałęsie, pokazał, tak będzie wyglądała Polska za 50 lat, to ten Wałęsa młody by się ucieszył? To znaczy tak. A uwierzyłby? Tak. Czy uwierzyłby? Nie. Ja przecież już budowaliśmy z Hawlem i innymi przy przegraniu z Solidarnością Polską, robiliśmy Solidarność Międzynarodową, przecież Europy Środkowo-Wschodniej. Ale to Havel to teoretyk przecież. Ale zakładaliśmy, że przegramy Polską Solidarnością. Mhm. Już rozmawialiśmy z Niemcami i gdzieś tam z Ukraińcami. Oczywiście rozmawiał Michnik i ci inni, Geremki, ale ja tam lekko uczestniczyłem w tym. Ale jak wygraliśmy Polską, to o tym zapomnieliśmy. A więc wciąż rozgubiłem pytanie, kurczę. Co by pan, czy młody Wałęsa tak. by się ucieszył? Tak, tylko że proszę pana, bo ja praktycznie rozumiem. Zrozumiałem tak, że naszemu pokoleniu przychodzi przejść z państewek na kontynenty, na globalizację. I ale tego, o tym już mówiliśmy. Ale co mówiliśmy? Pan mówił. Proponowałem 20 lat, to mi u pana też mówiłem. Tak. Ja potrzebuję w tej koncepcji wiodące kraje. Globalizację, przygotowanie programów, rozwiązań w Stanach Zjednoczonych, w Europie, na kontynentalne Niemcy, Francja, Włochy. Dawałem pomysł. Macie zebrać około 20 mądrych ludzi i powiedzieć tak, słuchajcie, jakie dziś mamy problemy przed Europą stojące? Jakie tematy nie mieszczą się w państwach? Zróbcie mi taką listę. To pierwsze zadanie. Jak zrobicie tą listę, popatrzcie, które mogą zostać na kontynentach, bo wystarczy, a które już musimy odesłać na globalizację. To jest drugie pytanie. Trzecie pytanie. Jak już to zrobicie, to zastanówcie się, jakie są potrzebne programy, struktury, by się do tego przygotować albo realizować. Panie prezydencie Lechu, mój kochany, a nie ma pan po prostu ochotę odpocząć? Mam, bo pan ciągle chce naprawiać świat. Ale tak, są to teksty, żeby taki, nie odpocząć. No taki charakter. Ale z tej koncepcji, że jak tego nie zrobię, to jest jakiś taki talent. Ja mnie to męczy, że muszę to, bo inaczej pójdę do piekła. Dobrze, a propos talentu. A czym się różni prąd zmienny od prądu stałego? Jaka jest różnica? Już to zapomniałem. Nie pamięta pan? Nie pamiętam. A ile jest prawdy w tym, że jak pan był u Elżbiety Królowej Anglii, to w pałacu Buckingham kazał pani instalację elektryczną? Uratował pan pałac. A pani za tydzień się podpaliła. Czyli to jest prawda. Przewidziałam, no proszę pana, to się zapali, bo to... Pan do królowej brytyjskiej matki? Tak, ale powiedział umacza? I za tydzień zaczęło się palić, kurczę. Ale jak to pan podszedł do niej i powiedział Her Majesty? Nie, bo ja lubię zawsze z boku zażartować z boku tego, bo ja lubię politykę robić zdecydowanie co do kierunku, ale sposoby takie właśnie ludzie. To pan rozmawiał z królową, że ma kiepską instalację w pałacu? Tak. I ona co powiedziała? No, a tak popatrzyłem, może tak. I się podpaliło się za tydzień. A królowa Elżbieta podobno, jak wiedziała, że pan jest w okolicach Buckingham Palace, ściągała to dzwoniła mnie do pana. Tak, nie dzwoniła, go ściągali mnie. Ona bardzo lubiła ze mną rozmawiać, dlatego że ja nie miałem tej dyplomacji. Ja jestem prosto... No, pan dyplomatą to nie jest. Nie, tak. I to, jej to się podoba, bo to jest taki okaz jak inny. Że idzie prostą drogą. Dobra. Muszę teraz coś powiedzieć ważnego. Dzisiaj obejrzałem film Wałęsa Prezydent, taki dokumencik o pańskiej prezydenturze. I tam jest tak, feedback, z którym gra pan w ping-ponga. Jest żona Danuta, dzieciaki, wizyty papieża chociażby, ale też Hawla i innych dygnitarzy. Rozmowy przez telefon z Gorbaczowem i Jelcynem. Jak się ogląda ten dokument, to rzuca się w oczy pański sposób bycia i to, że pan się tam bardzo często uśmiecha. Czy to był taki najbardziej szczęśliwy okres pana życia, w życiu? Że panu się udało, jestem w tym Belwederze, jest w miarę dobrze, wiadomo, że tam się sprawy skomplikowały, ale rzeczywiście na tych obrazkach państwu polecam. Wałęsa się uśmiecha, całuje żonę, jest z dzieciakami i promienieje. No, w dalszym ciągu, mimo tak, że się staramy, nie do końca się rozumiemy. Całe życie poprawiamy, zawsze miałem zadanie. Jak gdziekolwiek mnie wysyłano, żebym wyjechał gdzieś tam w zagranicę, to mówię, po co ja tam jadę? Dajcie mi listę, bo ja nie jadę. Bo ja, nie chce mi się. Nie chce mi się, jest leniwy.
A ja zawsze dawano mi listę, co jest do załatwienia, mimo że to nie było w moich kompetencjach, ja to załatwiałem. Na przykład pojechaliśmy do Japonii, bo Japonia ze wszystkimi krajami załatwiliśmy umorzenie polskich połowników, a Japonia nie chce. Więc wziąłem Balcerowicza i całą ekipę, jedziemy do Japonii. Zaczynam tak rozumieć. Proszę panów, nie czekam na przywitanie. Proszę panów, mam niedobrą informację. Otóż nie mogę wam ani dolara oddać z tych długów, które mamy. Ale panie prezydencie, żebym zrozumiał. Pan wchodzi, jest tłumacz. Realizuje. I pan mówi to tłumaczowi. Tłumacz zapewne robi wielkie oczy i przekazuje to bez dzień dobry. Tak, tak. Premierowi tak, Japonii. Tak, bo ja mam podrobić. Nie zapłacimy panu. Tak. Tak. Mówię, nie, i co mi pan zrobi? Nie. Tylko mówię, a dlaczego? Otóż dlatego, że pożyczaliście komuna, a oni robili podsłuchy i pały i mnie bili za wasze pieniądze. Ja mam wam oddać? No, nie żartujcie. To są pieniądze zniszczone, a ja mam siniaki na plecach. Ale poparł mnie tak, konsternacja. Poparł mnie tak, ale słuchajcie, no, ja rozumiem, to tak nie wypada. No, państwo je tak pożyczyło, jakie było to państwo, to było. Ale pożyczyło. Więc słuchajcie, jestem w stanie oddać wam połowę. Jest zgoda? Jest. Magnica, połowa. Ale chwileczkę, tylko musicie mi jeszcze trochę pożyczyć, żebym ja pracę uruchomił, to odrobimy te straty, które wy ponieśliście i ja z tych połów. Mm-hmm. I zgoda. Balcerowicz potem to sumował, bo ja tylko otwieram drzwi, a resztę robili inni. A propos otwierania drzwi, ja. Panie prezydencie, żeby trochę zmienić temat, bo czas leci, fajnie się rozmawia. Słowo kocham cię, jak się mówi w rodzinie, to jest chyba najszersze otwarcie drzwi dla dziecka, dla żony, dla partnera na przyszłość. Jak często Lech Wałęsa powtarzał swoim dzieciom kocham cię? Wcale. Prawie wcale. Jak się pan dzisiaj słyszał? Nie, dlatego, no nie dobrze, dlatego, że ja mnie los ustawił w taką sytuację, że ja musiałem to wszystko zostawić i pilnować tego, na co się zdecydowałem. Czyli rewolucja była pana większą kochanką niż rodzina. Tak jest. I tu poniosłem największe straty. A wie pan, straty, że brak takich słów zostawia tak, blizny na całym tak, życiu? Tak, problem, i tu mam największe straty, nie do odrobienia. Nie do odrobienia? Nie, to się nie da odrobić, bo to minęło. Ja kiedy byłem potrzebny, kiedy oni mali, dorastali, kiedy trzeba było przytulić. Czyli potrafi pan się przyznać do błędu jednak? A nie, bo ja miałem wybór. Albo, albo. Czyli pan to robił świadomie, panie Lechu? Ja musiałem, panie, bym inaczej nie dał rady. Nie dał, jakbym się zajął rodziną, tym to przecież... Ale wie pan, że ostatnio pana syn Bogdan był w TVN-ie i mówił o tym, że nie nauczył pan go bycia silnym. Tak. Nie nauczył pan go wygrywania, tak, ale pan oczekuje od nich. Nie, bo nie miałem czasu na to, bo była sytuacja tak dynamiczna, tak niebezpieczna, że musiałem czuwać, żeby z tym wszystkim nie ześliznąć, żeby naród nie... To ja mam takie jedno pytanie. Jako ciągle kawaler bezdzietny, to po co panu tyle dzieciaków było? No to nie, bo dlatego, że wychodziłem z aresztu, to większe kochanie, to więc tego, no właśnie. No. Tak po prostu wyszło? Za często pana aresztowali? Nie, no tak, no to różnie bywa, ale no, no, rzeczywiście to była miłość, ale miłość, która... No, która była jako miłość, ale inne obowiązki. Ale panie rzeczy. Prezydencie, ja czytałem biografię pana żony, trudną. Pan nie przeczytał nigdy. To ja panu powiem... Nie, tam fragmentami tak. Ona nie, tam mówi, że nigdy pan jej nie powiedział kocham cię, prawda, bo powiedział Lech nie potrafi. Tak, tak. A z czego to wynika? Tak. Po pierwsze, czy pana ojciec nie mówił panu kocham cię? Nie, dlatego, że ojciec zmarł, miałem 2 lata. Niemcy go wykończyli, no przecież to jasne. Ojczym wychowywał pan prezydent. Potem był ojczym, to już trochę, to jest inaczej. I dlatego i mało to było, to były czasy wojenne, powojenne. Ale to jest straszna sztafeta z pokolenia na pokolenie. Tak, i dlatego to bo i z tej biedy, i z tych warunków, i tego wszystkiego, tam nie było, to nie było czułości. Ale nie to było kochanie, tylko że to było inaczej. Kochanie przez pracę, przez jakieś takie, a nie jakieś demonstrowanie. Tak, a wnuczkom nie, mówi pan, że je kocha? Też nie, żadnemu jeszcze tak nie powiedziałem. A dlaczego? Dlatego, że ja... Nie potrafi pan? Nie, nie potrafię, bo ja jestem z wojny, z rewolucji, rewolucjonista. To mnie to nie leży. Ja mam zrobić dla kochania. Ja mam zrobić dla nich, bo ja ich kocham. Tylko, że nie demonstruję, nie pokazuję. Tego nie potrafię, no nie wiem dlaczego. No ale pana żona powiedziała, że zaraz po złożeniu przysięgi małżeńskiej powiedział pan, ojej, co ja zrobiłem. To prawda, bo nie zamierzałem brać ślubu. Nawet matka mnie, byłem chyba te 2 miesiące wcześniej na wsi tam u matki mojej. Matka mówi, no słuchaj, już 27 lat chyba masz, no bierz się za rodzinę. I gdzie pan, mamo, nie mam mowy. Chyba raz za miesiąc już miałem. Ale to nie była pana decyzja?
Znaczy nie, to była moja, tylko że byłem taka decyzja, to jest przeznaczenie. Kto jest przeznaczone na drodze rozkroczone właśnie. I to jest po prostu przeznaczenie w moim przypadku. Ale przecież pani Danuta nie była pana pierwszą dziewczyną. Oczywiście, że nie. Miałem wiele, ale przeznaczone i człowiek wpada. No. A jakie dziewczyny się panu podobały, zanim pan poznał swoją żonę? Różne. Ja byłem wieloboistą. Co to znaczy? No wiele dziewczyn mi się podobało. No. Bo jak ja pamiętam zdjęcia pana, tutaj Piotr o tym mówił, z tamtego czasu. To co, pocałunek? Tak, pana wąsy, pan wyglądał na takiego zawadiakę rebelianta. Nie, tylko pan był podrywaczem? Nie, ale oczywiście. No tak czy nie? W tym wieku, w różnym takim wieku człowiek to robi, czy się chce, czy nie. Krew nie woda. No. Panie prezydencie, powiedział pan po tym ślubie, ojojoj, co ja zrobiłem, nie? Złapał się pan za głowę. Kiedy jeszcze w życiu tak sobie pan pomyślał, złapał za głowę, ojojoj, co ja zrobiłem? Jak pan w Belwederze usiadł? Nie, bo ja nie żałuję, nie cofam się, nie żałuję ani dobrego, ani złego. Przeznaczenie mnie, tak się stało, to nie do odwrócenia, no nad tym nie myślę, jadę dalej. I tak. Mam ciekawostkę. Dzisiaj Alfred Nobel miałby swoje urodziny, słuchajcie. Mm-hmm. I pan nie pojechał na odebranie nagrody. Odebrała Danuta, pańska żona z synem. I tak się zastanawiam, bo powiedział pan, że od razu pan pomyślał, że jak wyjedzie pan z Polski, to pana komuniści nie wpuszczą z powrotem. Oczywiście, jak tak cię kochają, to niech cię wezmą. I właśnie, czy pan kiedykolwiek, teraz na tym etapie rozmowy już wiem, że to jest chyba absolutnie niemożliwe, ale czy kiedykolwiek przeszło panu przez głowę, żeby to wszystko rzucić, wyjechać i tam z jakiejś kanapy w Paryżu, w Londynie, gdziekolwiek indziej siedzieć i dowodzić zdalnie? Jak pan mówiłem, całe życie chcąc, nie chcąc, z lenistwa twórczego i tak dalej, poprawiałem, co mi się nie podoba. I robiąc z lenistwa, ale tego budującego. To musi być zrobione, to musi grać. A jak mi się psują, to mnie męczy. Po co mnie męczy? Ja usuwam przeszkody. I całe życie to robiłem. Robiłem to jako robotnik. Ile ja rzeczy zrobiłem, nikt nie o tym nie wiedział. Dobro, ten co mnie podkablował, to wyszło na to, że trzeba to dobre. Potem, kiedy nie podobał mi się Związek Zawodowy, to zrobiłem. Nie podobał mi się Sojusz Związku Radzieckiego, to rozwaliłem to wszystko. To słuchajcie, stawiamy teraz kropkę, panie prezydencie. Robimy małą przerwę. A ja bym chciał tylko przed przerwą, żeby tak trochę zaciekawić. O? Ogląda pan memy na własny temat? Memy. I tak i nie, bo wie pan... Tego jest dużo. W demokracji w tym to będą zawsze za i przeciw. No to od tego chciałbym zacząć, bo uważam, że dzisiaj de facto internet pana kocha na miarę XXI wieku. Tak, porozmawiałem i jest jedno pytanie od słuchacza a propos memów, więc wracamy zaraz. Za 2 minuty wracamy. WW. Wciągające i wyjątkowe. Partnerem rozmów wojewódzki kędzierski są wafle WW.
Złotouści Wojewódzki Kędzierski zapraszają na rozmowę, którą wspiera Gold Saver. Wróciliśmy po przerwie. Wojewódzki Kędzierski. Pan prezydent naszym gościem, a Jakubie muszę pokazać, zobacz, tak wygląda sztabka złota, mój drogi. Widzę. Przypomina mi niestety moją kartę kredytową. Mają podobny rozmiar i moja karta też jest ze złota, Piotruś. Ale żeby kupować złoto na goldsaver.pl, nie trzeba być milionerem i to jest... Być może, ale akurat w moim przypadku to ja jestem, więc mam łatwiej. Polecamy wszystkim bardzo serdecznie. Dziękuję. I obroty z złotem na goldsaver.pl. All right, thank you. Panie prezydencie. To ja. Kuba wywołał temat memów. Tak. I ja mu wtedy mówię, Adam, napisz coś o Litwie, twojej ojczyźnie. I ja mu wtedy powiedziałem, Kopernik, przyglądnij się jeszcze raz temu słońcu. I ja mu wtedy mówię, Lewy, ty w piłkę powinieneś grać. I ja mu wtedy mówię, weź siódmego dnia, odpocznij. To są memy z Lechem Wałęsą. Bawią pana? Wie pan, bo nie, trzeba się głębiej zastanowić. Bo ja uważam, że to jest dowód na to, że internet pana kocha, tak jak się kocha w XXI wieku. Nowocześnie, a ja jestem stary na... A co, drażni to pana? Nie, wie pan... Nie lubi pan być popularny? To znaczy, wie pan, bo... Tak szczerze, panie Lechu. Ja jestem praktykiem. Ja mam zawsze jakieś dążenia. Ja zawsze coś chcę osiągnąć. Ja mam taki charakter. No. Ale pan sam w tej książce Wałęsa 80 mówi... Powiem wam, że jak mnie nie rozpoznają, to jestem wściekły. Tak. A jak bez przerwy się na mnie patrzą, to też jestem wściekły. No. Czy pan lubi być popularny, czy nie lubi? Czasami lubię, czasami nie. Dlatego, że nie można się podrapać, nie można nic, bo bez przerwy obserwują. No ale... Bez przerwy uwagi. Wczoraj, w niedzielę w kościele byłem i miałem buty, założyłem po roku. Nie sprawdziłem, takie były śliskie, że ja się wywrócił. No to mnie ochroniarz przed czym, bo mówi, jak on już słaby jest ten dziadziuś. Mnie się zawsze wydawało, że pan lubi popularność. To znaczy, wie pan. Że pan jest trochę taka gwiazda pop. To znaczy, jeśli to jest budujące. Jeśli to jakieś z wnioskami. No. Że lubią mnie, bo dobrze powiedziałem, zauważyli to i tamto. Mhm. To z tego punktu widzenia lubię. A także lubię, bo mnie lubią, co tu lubić, no stary wrak. Wie pan, że panu w internecie nawet wpadki uchodzą i stają się takimi memami pozytywnymi. Słynne moje spotkanie z robakami w Miami. Nie, to chyba było w Meksyku. Pojawiają się nawet hasła. Szczownicę mi dali i co? Ale wie pan, że pojawiają się hasła i mrówki. Odłączyć Wałęsie internet. Niektórzy tak twierdzą. Tak, dlatego że jednak trafiam w punkty czułe. No dobrze, ale pana łatwo sprowokować internetowo? Że pan po prostu siada, tylko pisze wie pan, jako praktyk inaczej myślę. Jak ktoś czepia, to znaczy on mnie nie rozumie. Bo są, dzielę tak, tych, co robią to celowo, wiedzą, że to nieprawda, ale robią to, ich odrzucam. Ale innych mówię, dlaczego on tak myśli? Staram się wytłumaczyć, wyjaśnić, aby zmienić jego tok myślenia. Bo coś zrobiłem źle. To ja jestem winien, że źle to wytłumaczyłem i dlatego tak mnie oceniają. Więc ja mam inne rozumowanie. Siebie obwiniam, a nie tego, że napisał do mnie. Mówi pan, że nie ma pan przyjaciela. Trudno jest o kimkolwiek w pana otoczeniu powiedzieć. I wcześniej, i teraz. W tej książce jest ciekawy wątek, jak pan wraca z tej zagranicy i nagle wszyscy traktują pana jako gwiazdę rocka. I nie dało się już na normalnych warunkach pracować w stoczni. Bo wszyscy w panu tą gwiazdę rocka widzieli, więc też pojawił się dystans między ludźmi. Nie, bo jestem wieloboistą. I wie pan, i elektrykiem, i robotnikiem, i prezydentem. Więc każdy inaczej mnie traktuje. A samotność panu doskwierała kiedyś? Nie, ja jestem samotnikiem. Ale pan często mówi o samotności w tej książce. Tak, ja jestem samotnikiem. Tak. Ja sobie sam gram w szachy, warcaby. I zawsze pan wygrywa, to jest wspaniałe. Tak, muszę powiedzieć, że komputer pokonuje. Kurczę, pokonuje komputer. Ale nie oszukuje pan? Nie. Na pewno? Nie. Dobra. Nie, tylko jestem ambitny. No. Ale ja mam takie pytanie, pewnie mało jest okazji, żeby panu takie pytania zadać. A płacze pan na filmach? To znaczy, ja płaczę na przeważnie, jak grałem hymn polski. To ładne. Coś polski. No jestem tutaj, czułeś, no tyle ludzi, tyle wieków, tyle łączyło, tyle krwi, tyle walki. Ale nie wiem, czy film
albo Król Lew, nie wiem, Szeregowiec Ryan, nie płacze, jak pan ogląda? Nie, takich rzeczy tak mnie nie biorą, ja myślę, że tam grają, że to, bo rozumiem, że to sztuczne. Okej. Okay. A co pana wzrusza tak, że, tak żeby, mówię, żeby hymn się... Polski. Oprócz hymnu polskiego, że panu się oko zaszkli. To znaczy, to, no, wie pan, jest... to jestem normalnym człowiekiem, więc podobają mi się rzeczy smutne, nie podobają, także to... Także jestem tutaj trochę normalny. Panie prezydencie. Tutaj trochę normalny. Idziemy w kierunku filmu sensacyjnego. Chcieli pana zabić. I parę, 6 razy no, chyba. Ale ja bym chciał... Wszystko opisane, zgłoszone na komendę milicji, możecie wziąć protokół. Mnie interesuje ta sytuacja, jak recydywista był nawet u pana w domu i kawa sprawiła, że nie doszło do... Jajecznica też. Jajecznica, żona mu... Jajecznica tak zrobiła mu żona. I on powiedział, wypij sobie, zjadł. A miał na pana zlecenie, mówi, tak? Tak. I mówi, albo na przepustce, z tego, tak, co wiemy. Tak, to ja się Lewandowski chyba nazywał. A ja przyszłem pana zabić. O! Ale no dobrze, więc wyjaśniamy, no co teraz robimy? A już mnie pilnowali ci ludzie, którzy teraz też są, Grzegorowski i inni, ci, co teraz, teraz są na emeryturach, ale tam w pobliżu się kręcą. Mm-hmm. Więc uzgodniliśmy, że wołamy ich. Ja będę go ubezpieczał, będę się interesował jego i jego rodziną, ale zgłaszamy to. I oni go zamknęli. Po miesiącu znaleźli go powieszonego w lesie. O. Jego córka, ale też tam jestem. Jego córka po jakimś czasie, po 5-10 latach się zgłasza, mówi, panie, mój ojciec miał pana zabić, ponieważ on nie żyje, chciałbym wyjaśnić, jak to było. I do Jarka pisze mojego syna, żeby wyjaśnić, jak to się stało i tak dalej. To jeden z zamachów był ten człowiek. Panie prezydencie, pytanie takie. Czy widział pan kiedykolwiek mapę ataku nuklearnego na Polskę? Znaczy, były takie kwiaty. Mówisz o tej mapie, którą Kukliński, tak? W pewnym momencie. Nie, przypuszczaliśmy. Mhm. Przypuszczaliśmy, że taka rzecz jest możliwa. Natomiast tak do końca nie wiedzieliśmy. Mhm. I dlatego ja potem sprawdzałem to. Teraz są w internecie te filmy, te miejsca, gdzie tam były te głowice atomowe i tak dalej. Ale w tamtym czasie... Nam po cichu mówiono. No dobrze. Padło nazwisko Lewandowski, to ja trochę pociągnę, oczywiście mówiąc o Robercie Lewandowskim. On też dużo zrobił dla Polski. Był głównym rozgrywającym zarówno na boisku, jak i poza nim. Dzisiaj jest stale krytykowany i boleśnie oceniany, nawet wzywany do zakończenia kariery. Czuje pan pewną złożoność losów, że z panem jest podobnie? Znaczy, tak, tylko, że pan jest niedoceniony, no, tak, za to, tylko, co pan zrobił, dzisiaj lekko już odsyłany tylko, na margines. Że on musi, że idąc w tym kierunku starości, no on musi z tego zejść. Bo ma 35 lat! Ale ze sportu on musi gdzieś już na trenę, na toś, no bo wiek mu nie pozwala. Mhm. Natomiast ja mogę do końca długie trumny, jak będę chodził, jeszcze mówił, to mogę to robić. I tu jest różnica między nami. Ale ja mam taki, że w tej książce Wałęsa 80 przebija taki ton, że pan ciągle czuje się niedoceniony przez społeczeństwo, przez historię. Nie, to znaczy, taki żal, ja robię, zauważalny żal starzejącego się polityka. Bo dlatego, że ja mimo wszystko nie potrafię dobrze wyjaśnić. I dlatego zawsze jak widzę, że... Dlaczego? Pan jest praktyk przecież. No tak, ale jednak mam mało teorii, no. mało wiedzy książkowej i w związku z tym na swoim poziomie wyjaśniam, a to jest nieczytelne. I stąd też mówią, że ty chcesz być, ty siebie, mówię, że ty wszystko zrobiłeś, w rewolucji zrobiłeś. No, właściwie przesądzałem. No ale nie ja, no przecież to cały naród, bez niego ja bym nic nie zrobił. Ale wie pan, że w internecie jak się czyta, bo dzisiaj poczytałem też komunikaty, to ludzie trochę mają panu za złe, że pan... Właściwie non-stop mówi o sobie. Tak. Ja zrobiłem, ale ja mówię, ale jak Wałęsa zrobił, tak. Wałęsa zrobił. To jest, mówi pan o sobie w trzeciej osobie. To jest techniczne. A to nie jest dowód jakiegoś politycznego narcyzmu? Brak wyrobienia teoretycznego. Powoduje, mówi pan o sobie? Tak, ja mówię o sobie. Mam brak wyrobienia teoretycznego, brak prawdopodobnie wiedzy jakiejś książkowej. I ja na swoim przykładach chcę wyjaśnić i innych szkolić i uczyć. A wie pan, że niektórych to drażni po prostu. Że pan ciągle mówi miałem ale nie dam koncepcję. Rady. To jest, no, wie pan, a to jest pana zaleta czy wada? To jest wada. To jest wada. Mało tego, przecież
ja wykorzystywałem ludzi tylko do swoich zadań, a jakby niepotrzebnie. Instrumentalnie ich pan traktował. Tak jest, ale dlatego dla zadań, nie dla siebie. Okay. A oni odbierali, że dla siebie, dla swojej kariery. Ale może właśnie dlatego na koniec życia został pan samotny, bo w polityce nie wyrobił pan więzi innych niż interes. Tak, jestem samotnikiem i samotnikiem padnę. A czy to nie jest tak, szanowni panowie, że ci, którzy tworzą rewolucję, i to jest taka duża zmiana, potem ponoszą tego konsekwencje i ludzie bardzo chcą od tej rewolucji trochę uciec. Pańskie losy są podobne do losów Gorbaczowa, który też został zmarginalizowany w Rosji, był nielubiany, a na Zachodzie... Jedna różnica. No. Gorbaczow odegrał pozytywną rolę, ale pod przymusem. Mhm. Nie zapomnę tego spotkania moje z delegacją niemiecką oficjalną tutaj w Polsce. Ja mam spotkanie, jeszcze związkowcem, Mazowiecki jest już premierem i zaczynam tak. Proszę panu, czy jesteście przygotowani, za chwilę upadnie mur berliński, za chwilę padnie Związek Radziecki, czy jesteście przygotowani? To do Genschera pan... Nie, to jest cała delegacja, bo to była delegacja oficjalna w Polsce. A Genscher tak naciągnął powietrza dużo i odpowiada mi, przyjacielu, chcielibyśmy mieć takie problemy. Za naszego życia to się nie zdarzy. Na naszych grobach drzewa urosną wielkie. Musieli przerwać wizytę następnego dnia, bo mur runął. I znowu pan sprowokował sytuację. Nie, tylko jako praktyk wiedziałem, że to musi nastąpić. Mało tego, kiedy byłem już potem wszystkim, Genscher ze mną się spotyka, I mówi, panie, ja się z panem boję rozmawiać, bo co pan powie, wszystko się sprawdza. Opisał to Pużycki, szef telewizji kiedyś był. On był na tych spotkaniach, chyba dwóch, i on opisał, jest taka książka, Poker Prezydencki chyba. On to wszystko opisał, dawno temu, on już nie żyje, ten Pużycki. I w związku z tym, a dlaczego popełnili taki błąd, Genscher i ten, że mówi, że naszego życia nie zdarzy, bo Gorbaczow był miesiąc wcześniej w Niemczech oficjalną wizytą. I Kolk, jak powypili sobie trochę... Tutaj mam taką postać, poza Janem Pawłem II, i poza Panem Bogiem. Naprawdę, ja jestem wieloboistą, wielu mam bohaterów, ale z różnych dziedzin, nie jednego. Jakichś tam religijnych, to w duchowości. Bokserów Pietrzykowskiego. Pan kiedyś powiedział u mnie, że Cassius Clay. Tak jest. Powiedział pan, że Gary Kasparowsza. Tak. Więc ja mam dużo bohaterów, a nie jednego. Dlatego, że można być wielkim prezydentem w Polsce, a w Stanach sobie nie poradzić i odwrotnie. Trzeba umiejscawiać w czasie i w przestrzeni, a wtedy jest dobrze. Ale znów w czasie pamiętać. Dzisiaj, gdyby był Piłsudski, to by zrobił taką rzecz. Załatwcie mi 5 rakietek, wyceluję w odpowiednie stolice i pogadamy poważnie. I on był taki charakter, on był bohaterem z takim charakterem, dobrze te czasy trafił. Za moich czasów tego nie można zrobić, by cały świat... Dzięki Bogu. Ale widzi pan, trzeba zrozumieć czasy. No, pan już to mówił. 21:15 a propos rozumienia czasu, wracamy. Za chwilę wracamy, tak. Szybko wracamy do rozmowy, której partnerem jest Play, oferujący światłowód aż do 5 gigabitów na sekundę.
Na wielowarstwowe i wyjątkowe wątki w podcaście Wojewódzki Kędzierski zapraszają wafle WW. To my. Jesteśmy w Onecie, jesteśmy w internecie, bardzo szybkim internecie, dlatego postanowiliśmy, że zadamy jedno pytanie od internauty. Tak, bo w trakcie audycji, panie prezydencie, internauci piszą bardzo intensywnie. Wiemy, że jest pan znanym entuzjastą zabiegów w spa. Jaki jest pana pański ulubiony zabieg? To jest pytanie... Zawód? Zabieg! Zabieg w spa. Co, ja nie rozumiem. Ma pan tą wannę, ma pan te... Często... Nie, to mnie narzucają, że ja bym nie wlazł do piwa, ja bym nie wlazł do jakiegoś mleka. Każą tylko... panu? No tak, no jak jest, no, nie odmówię. No, źli to... ludzie. Nie, a no ma pan to są w prezencie, że ja nie, za to nie płacę, ja jestem zaproszony. No więc, a ludzie myślą, że o, ma pieniądze, wykorzystuje. Jak się śledzi pana w internecie, to pan ma naprawdę klawę życie. To znaczy tak, tylko że to jest wszystko zaproszenie. To za darmożkę. Jeszcze za dopłatą często. Bardzo dobrze. No, to dlatego, że ludzie naprawdę, wiele ludzi mi zawdzięcza, porobili kariery, majątki i tak dalej. Mm-hmm. I to wszystko trochę się ze mną dzielą. Wiedzą, że jestem biedakiem, że wszystko rozdałem. Dobrze, a propos bycia biedakiem. Takie zdanie. Lech Wałęsa nie rozumie kobiet, bo mentalnie tkwi w patriarchacie. Jak pan myśli, kto to powiedział? Nie wiem, może żona. Żona? Jest pan, pan w tej książce... A moja żona jest kochana. Kochana, tak. Pani Danuta. W tej książce Wałęsa 80 sam pan mówi, że jest pan szowinistą i się pan nie zmieni. Mówił a pan o tym bez wstydu. Naprawdę chce pan być taki niewspółczesny? Nie, no bo jestem stary. To się nie da. Stare drzewo się nie przesadzi. Ja jestem wychowany inaczej. Podział ról był od początku. Kobieta, matka domem się opiekuje. Facet ma do niej, żeby miała się czym opiekować. I taki podział wrodzony od wieków był na tej wiosce, gdzie mieszkałem. Ja to podtrzymałem. Ale i żona podobnie. Ale nie nasiąka pan współczesnością, obserwując swoich synów, córki, wnuczki? Nie zdążyłem, a kiedy się zorientowałem, że trzeba by się zmienić, to już wiek nie pozwala na zmianę. A myślał pan kiedyś, proszę wybaczyć bezpośredniość tego pytania, o rozwodzie? Z żoną? Nie. Czy to się nie mieści w pana wartościach? Nie, ja jestem jednak, jesteśmy praktykującymi katolikami, naprawdę. Oczywiście mój Pan Bóg jest z komputera najnowszej generacji. Mm. Jakiś średniowieczek jest za Bobą, no. On jest mi potrzebny, w ogóle bez Boga. Czyli jakby pan był niewierzący, to by się pan rozwiódł? Prawdopodobnie tak, dlatego że to mnie trzyma, to mnie wspaja i to mi się podoba, to mi jest potrzebne. Tylko trzeba to rozumieć. No. Czy proces beatyfikacji Danuty by się udał? Czy to jest święta osoba, która wytrzymała z panem bardzo ciężkie czasy? Muszę powiedzieć, że ją podziwiam. Rzeczywiście ma wiele cech nieprawdopodobnych. I dlatego często, kiedy mi coś tam zarzuca, to nie mam czym uderzyć, nie mam co zarzucić, bo nie mam co. No jest za dobra po prostu. No taka jest, no. Ale coraz bardziej mi się nie podoba, bo mnie za bardzo gnębi. Co? A jak pana gnębi? Ja w domu nie jestem szef, w domu szef jest Danuta. Naprawdę? Tak. Pan z takim wodzowskim stylem? No tak, przejęła władzę, kiedy ja do Warszawy przyjechałem i teraz nie chcę oddać. No. Co jest najlepszego w byciu Lechem Wałęsą? Właściwie nie, same problemy, same kłopoty, same to... No mówi pan to z takim uśmiechem. Ludziom się podoba, że tak ładnie guzik, prawda, bez przerwy udręka, bez przerwy problemy, coraz więcej kłopotów. 80 lat problemów, co? Tak jest. I czyli mało, to coraz więcej. Czy to prawda, że nie chce pan leżeć na Wawelu? To znaczy, jeśli w całości, to tak. Jak to w całości? To... Znaczy, że nie w ziemi. Bo ziemi, nie dam się... Nie, no sarkofag jakiś. Jak sarkofag, to mogę być bez, tak, a jak nie, to proszę mnie spalić. Nie, a towarzystwo panu wawelskie? Bo nie znoszę, żeby mnie robak jakiś... Ale towarzystwo wawelskie, bogate, królewskie, prezydenckie, odpowiada panu? A rozsypanie na Bałtyku? Nie, tylko gdzie indziej dorzucać, mazać i tak dalej. A tam na Wawelu by przypilnowali. A tam, no właśnie, więc będę spokojnie sobie leżał i zastanawiał się nad tym, co się dzieje w tej mojej ojczyźnie. Tadeusz Pluciński na grobie swoim ma napisane na wieki wieków amant. U pana będzie ta oficjalna część na pewno. Jezu, o czym my rozmawiamy? Nie, się zastanawiam, co, ja wiem, żeby żył nam jak najdłużej, ale czy pozwoliłby sobie pan na jakiś taki żarcik na nagrobku? Znaczy, rób to, co chce, tak.
To Owsiak powiedział, to nie może być. A mnie to, co mi to da? Kiedy, ale byłoby fajnie, jakby było napisane Lech Wałęsa. Nie chcę, ale muszę. Tak jest. Był taki czas, że nie chciałem naprawdę, ale cię miałem wybór. Kiedy... To jest pana decyzja. To jest pana przyzwyczajenie, odpowiedzialność. Kiedy widziałem, jak już kolesie usiedli, już nie chcieli zmian, a tu jeszcze wojska sowieckie, a tu Rosja się podnosi, to co ja musiałem, mało tego, musiałem udawać, że nie rozumiem, że jestem gaboniem, lekceważcie mnie, ja was załatwię, spokojnie. A czego Lech Wałęsa miał najwięcej w życiu? Mądrości, szczęścia czy talentu? Wszystkiego trochę. Jednak niebiosa mi pomagały. Ale czego? Ja już wam chyba dwa przypadki powiedziałam, a ja mam tyle takich rzeczy, które dzisiaj bym nie zrobił. Nie byłbym w stanie. A my w to tym znaczy, momencie... pan był ulubieńcem Pana Boga? W pewnym coś momencie? W tym było. Pokazał na palcem na coś było. Przecież proszę pana, ja się narażałem wszystkim. W Bydgoszczy, nie wiem, czy pamiętacie, Królewskiego pobytu w Bydgoszczy. I co, Komisja Krajowa jedzie do Bydgoszczy. Grozili strajkiem przecież. Strajk generalny. Przegłosowali wszyscy. A ja mówię, bez Lecha Wałęsy. Mówi, to czy to jak to? Bez mnie? Czasem złamie się. Bo mnie zawsze się powiedział, dlaczego oni to zrobili. Część taki gamonie te komuniści, a oni zrobili celowo. No prowokacja. Tak, ale prowokacja jaka? Daj im, niech zrobią strajk generalny. Przytrzymamy ich 10 dni, tylko będziemy codziennie wyłączać w całej Polsce wodę, prąd, chleba nie przywieziemy. Przyjdą ich żony, ich matki, załóżcie ich, wyciągną do jasnej cholery, do ich szanowanszy, to on strajkuje, a nie my. No to on, przez niego nie macie chleba. Przyszli by do nas i nas za uszy wyciągnęli. Koniec Solidarności. Ale to była mądrość, szczęście czy talent? Nie, to tak pan pytał. Ja to była pomoc Bożka. Ja bym tego na to nie wpadł. Panie, przeciwstawić się wszystkim? Ile razy? Mówiłem o tym koniec strajku. Proszę pana, jak zorientowałem się, oni nas puszczą specjalnie, bo mówią tak. Daliśmy, Walentynowicz przyszła do roboty. Wszystkie postulaty, a oni strajkują dalej. Przepustka, by weszli, pałami nas wynieśli. Musiałem się przeciw wszystkim przeciwstawić. Okej. Okay. Jakie marzenia ma jeszcze Lech Wałęsa? Bo niech pan nie mówi, że nie ma. Nie, no, to żebyśmy jak najszybciej uratowali życie na tej planecie. A uratowanie życia jest, musimy się przeorganizować na kontynenty i na globalizację. Ale pana marzeniach. Ja mówię o pana marzeniach, prywatnych. Spiszcie listę tematów, które nie mieszczą się w państewkach. Nie ma. Już mówiłem, jak spiszcie. I jak spiszecie, podzielcie, które zostawić. Niech pan się odłączy od ojczyzny i patriotyzmu. Ja pytam pana jako Lecha. To jest rzecz, co ja widzę, co ja ostrzegam, co ja chcę dyskutować. Ja widzę, że niszczymy tę piękną, jaka ziemia jest piękna. No ziemia jest piękna, ale czy pan prywatnie ma jakieś marzenia jeszcze? Prywatnie. Nie chcę spokojnie dożyć, ale nie chcę trafić do piekła. No... Pan powiedział kiedyś, moja ilość trochę psuje moją jakość. To jest mądre zdanie. Jeszcze inaczej, proszę pana, politycy więcej mówią, mało robią. A ja mój dramat polega na tym, że ja musiałem dużo robić, a mało mówić. Mam to udawać, że nie rozumiem, że gałoń, nie chcą władzy. Ja nie chcę żadnej władzy. Ja chcę dobyć komunę. I mi się nie, to ale udało. Dlaczego pytam? Bo jestem ciekaw, czy my jako państwo, społeczeństwo, naród, ludzie... Potrafimy troszczyć się o byłych prezydentów, bo w Stanach były prezydent dostaje nawet budżet na bibliotekę własnego imienia, żeby ten element historii, jakim był, nie odchodził w zapomnienie. My mieliśmy trudną historię. Przecież do końca XX wieku były dwa patriotyzmy w Polsce. Komuniści mieli swój patriotyzm i my inni mieliśmy swój. I teraz gdzie się różniliśmy? Komuniści nie wierzyli, że Sowieci nam pozwolą na wolność i mówił, ten Wałęsa to fajny facet, ale on doprowadzi do nas szczęścia. Oni jego zabiją i nas, że go nie upilnowaliśmy. I dlatego oni czekali na okazję patriotycznie. Wielu z nich i tych ubeków nie wierzyli w wolność. Tu była różnica. Ale oni ja nie wierzyli, a ja wierzyłem. Ja zadałem ale panu mogło, pytanie, mogło się czym, nie udać. Czy my jako państwo troszczymy? Czy pan się czuje doceniony? Nie, bo mamy trudną historię, przez to nie troszczymy się, bo nas prezydenci zdradzali, bo byli narzuceni, bo wykorzystywani, przepłacani. I z tego się bierze, że dziś nie szanujemy. My się wyleczymy. A ile do końca XX wieku polskie położenie było przekleństwem. Ile pan odbiera emerytury prezydenckiej dzisiaj na rękę?
gdzieś 10-11 tysięcy, a więc trochę więcej, bo miałem 5-6. No. I także... da pan radę przeżyć? Nie, tydzień? Nie, za mało, bo to wszystko poszło do góry, no. Kurczę, także muszę dorobić, no wie pan, no dlatego też i do pana często chcę przychodzić. Bardzo ja zapraszam, mnie stać jeszcze na pana, więc ja bardzo chętnie. Panie prezydencie. Ale teraz chciałbym o szczerą odpowiedź, bo... Ja wiem, ale to jest pozytywne. Ja chciałbym od pana pozytywne aspekty pańskiego życia, dobra? Jest pan honorowany na świecie na wiele sposobów. Ulice w Stanach, w Kanadzie, place, Francja, lotnisko... San Francisco cofnęli ulicę, żeby nie było. Tylko, że widzi pan, wszystko, pan lotnisko trafił. Ja bym się nigdy nie zgodził dzisiaj na lotnisko. Ale wtedy my przegraliśmy wybory. Komuniści zdobyli władzę i mówią, oni będą teraz chcieli nam zabierać. I żeby im utrudnić zabieranie, to niech teraz nie zabierał. Jak mi dadzą, to będzie... A jak się ląduje na własnym lotnisku? No właśnie. Nie jest pan ogłupio? Nie, bo mnie to nie obchodziło. Ale pan ląduje na Lechu Wałęsie. Ja w każdym momencie wykorzystywam do walki. Każdy, gdzie stanęłem, to walczyłem. Tutaj też czułem, że komuniści będą odzyskiwać wodę, a nas niszczyć. Panie Lechu, ja bym powiedział, nie chcę, żebyście nazywali, póki żyje. Ale to było wtedy potrzebne, bo komuniści by liczyłem, że oni będą nas zabierać, cofać i tak dalej, więc utrudnić im zadanie. Ale lotniskie. Nie pojechać na tym, utrudnić zadanie, bo żony muszą do dzieci matkę wpuścić, a mnie nie wpuszczą. A więc wszędzie walczyłem, cokolwiek widziałem, to do walki, walki. Panie prezydencie, kto... był najlepszym prezydentem III RP, oprócz pana. Wyciągamy pana tutaj z tej konkurencji. Nie, każdy w swoim czasie był różny. No. I w związku z tym, ja nie wiem, czy zauważyliście, nie chcę występować z prezydentami, bo mam do nich straszliwe pretensje. Nie mówię, bo po co się kłócić. No, dlatego, że popsuli moją koncepcję. Ja tak jak wiedziałem, jak do przystanku Wolność dojechać, no. Tak wiedziałem też, jak wyremontować Polskę, żeby nigdy się Kaczyc nie zdarzył. Ale no, nie dano mi, nieuczciwie zwyciężono mnie i w związku z tym nie będziemy do końca solidarni. I dlatego nie powiem, każdy coś tam zrobił. Natomiast ja miałem koncepcję i koncepcję... Czyli jednak pan ustawienia. Na pierwszym miejscu. To znaczy nie, tylko ja miałem koncepcję. Może dobra strona, to można by dyskutować. Ale miałem, tylko nie dano mi zrealizować. Ja zrealizowałem połowę do przystanku Wolność, a potem zobaczyłem, że muszę zostać prezydentem, bo oni nie wyprowadzą wojsk, nie zrobią tego, trzeba to zrobić. I mówię, jednak ta demokracja jest kiepska, więc ja poprowadzę. Tylko, że tutaj wyszedł problem. Kiedy zrezygnował mi Olechowski, Kwaśniewski chciał, żebym jego na ministra spraw zagranicznych wprowadził. A ja mówię, nie, u mnie takich nieuczciwych gier nie będzie. On powiedział, jak mnie zrobisz ministrem spraw zagranicznych, to ja ci przyprowadzę całe SLD na ciebie. Ja mówię, nie, proszę pana, u mnie handlu tutaj żadnego nie będzie. No i przegrałem przez to, że uparłem się. Widzę, że pan bardzo, i nie dziwię się przy pana i randze, i wieku, i doświadczeniach żyje historią, ale ja bym wrócił do rzeczywistości. Było panu przykro, jak się pan dowiedział, że pana nie podsłuchiwali Pegasusem? To znaczy, że się pana nie boją już. Nie, dlatego, że ja, wie pan, bo ja robię to szczerze, prosto i się nie boję, nie liczę z nikim. Ale nie podsłuchiwali. Nawet bezpieka na przesłuchanie mnie chciała brać, bo ja zawsze mówię, ja... Ale ja nie mówię o bezpiece, mówię Nie, dlatego, że proszę pana, bo ja nie kłamię, ja nie oszukuję, ja mówię najgorszą prosto w twarz, prawdę. Ja mówiłem, że mnie się komunizm podoba. Tylko w teorii, a praktyce jest niedobry. W wolnej Polsce będzie się miał lepiej. Możecie do kościoła chodzić, może wszystko. A tu dlaczego popieracie to? Oni lubili mnie zamykać po to, że dowiedzieli się trochę prawdy, proszę pana. I mało tego, jak powiedziałem już panom, że oni byli też patrioci, tylko nie wierzyli w możliwość wolnej Polski. I dlatego teraz, jak zwyciężyliśmy, to oni teraz bardziej mnie popierają, ci starzy i komuchy, niż moi kolesie. Bo ja tu przeciwko kolesiom występowałem, a oni też chcieli wolnej Polski, tylko nie wierzyli. Jak przyszła wolna Polska, to pan się zadowoleni są z Wałęsy. Wie pan? I trzeba rozumieć procesy, rozumieć klęski, przegrania, rozumieć. I wtedy można osiągać. No a jak pan zrozumiał, jak pan próbował po raz trzeci kandydować na prezydenta i dostał pan 1%? Proszę pana. To nie było panu nie, tak? Nie, nie, proszę. Oj, Lechu! Ale ja panu mówiłem już tam na tamtym spotkaniu. Proszę pana, ja założyłem, że po naszej stronie musi być tylko jeden kandydat. No ale to pan założył. Zaraz, ja założyłem dalej, że w tej koncepcji Kościół się włączy i nas dogada. Mm. I włączył się Rydzyk
Toruniu. I tam były chyba 4 spotkania na u Rydzyka. Ktoś słyszy ironię, jak pan mówi Rydzyk. Zaraz. I teraz tak. Na każdym spotkaniu ja rączkę do góry i mówię, proszę panów, czy my jesteśmy w stanie porozumieć się, wystawić jednego? Ja jestem gotów jednego poprzeć. Czyli niech każdy się zdeklaruje. Po kolei dochodziło do jednego, dochodziło, a ja się nie zgadzam. Tewe nie ma sensu, dziękuję, wychodziłem. I tak 4 spotkania. Na ostatnim spotkaniu mówię tak, wiem, że przegrałem, cholera. Czyli znów się ten jeden nie zgadza, więc słuchajcie, to ja proponuję, wybieram z tego grona naszego jednego człowieka, którego nie znoszę, ja będę go popierał, proszę, poprzyjcie go. I stawiam, daję nazwisko. A on wstaje, mówi, a ja się nie zgadzam. A kto to był? Olszewski. Okej. Okay. I to kto spieprzył? Ja? Ja miałem rację. Nie, ja się po prostu zastanawiam. Nie, że... widzi pan, te 1%, bo ja nie chciałem kandydować. No nie, bo ja to chciałem był doprowadzić. Bo, ale panie, to historyczny obciach. Nie, panie, ale to nie chodzi. Ja nie chciałbym być prezydentem. No, ale ja chciałem, żeby był jeden. Panie, ale ja chciałem, żeby był jeden z tym. I założyłem, że Kościół pomoże nam osiągnąć jednego. Chodzi o to, czy bo pan o tym nie wie, a Rydzyk się nie przyzna. Ja tego nie wiem, bo mnie tam nie było, tylko chodzi mi o to, panie Lechu, kochany nasz prezydencie, czy może trzeba się pogodzić z tym, że już dzisiaj ludzie patrzą na pana trochę jak na pomnik historii, a nie na praktyka. To mi obchodzi, panie pomnik. Panie, panie prezydencie. To ja będę miał z tego, nic. To ja mam dużo, bo musimy kończyć i to mnie bardzo frustruje, bo mam dużo pytań. Takie szybkie pytania i szybkie odpowiedzi, dobra? Co bawi prezydenta Wałęsy? To zależy. Jak jestem zmęczony, no to nie tańce, tylko posłuchać muzyki. Jak jestem wypoczęty fizycznie, no to pokopać, porobić coś takiego. A czy to prawda, że pan słucha? A pan słucha disco polo, bo były takie... No, różne rzeczy, panie, różne rzeczy. To zależy od tego, jak ja się czuję, jak zdrowotnie. No i zawsze odwrotnie do zmęczenia. Okay. Jaką ma pan najcenniejszą pamiątkę? Taką, co pan nie oddał na jasną górę. Dożywotnia pamiątka. Ja. Dobrze. Czy Lech Wałęsa umie wybaczać? No tak, jak po chrześcijańsku tak, tylko że musi być przeproszenie, próba naprawienia i tak. Ale trzyma pan w sobie urazę tak? Nie, proszę pana. Mało tego, ja przeciwników robiłem bohaterów. I to tak mi podskakiwał w czasie, kiedy okrągły stół montowaliśmy, podskakiwał mi taki górnik, Pietrzyk się nazywa, taką brodę miał długą. Ja go zrobiłem szefem, karierę mu zrobiłem, dlatego, że mi przeszkadzał. Powiedziałem, ty jesteś fajny, bo jesteś twardy, tylko musisz zrozumieć. I zaczął mnie od tego momentu popierać, ja wygrałem swoje tam wszystko, a jego jako twardego faceta ustawiłem i był długo szefem regionu, chociaż on to zrozumiał chyba. A podobał się pan sobie w roli Roberta Więckiewicza w filmie Andrzeja Wajdy, Wałęsa, Człowiek z nadziei? To jest fajne, bo robił, ale to nie ten typ. Nie ma pan wrażenia, że to był trochę kabaret? Ta próba mówienia Wałęsą. Proszę pana, ja mam tak bogatą historię i od romansów po kryminały. Pan miał romansy? Tak, no wszystko. No to proszę bardzo. Ale miałem wszystko. No i to zmieścić w tym bogatym życiu w 2 godzinach to się nie da. I teraz wybrał koncepcję Wajda, falaci na tym no filmie. No tak. Ale nie wiedział o tym, jak to wygląda, prawda, że on wygrał, no, znaczy wybrał, a Falaci przyjechała i chce wywiadu, a ja mam strajk w Jelonej Górze chyba, muszę jechać, wpakuję się, a tam muszę być wywiad. Ja mówię, proszę panią, ja nie mogę, ja muszę jechać, a on może być wywiad. I ja napisałem książki, ja z prezydentami, no, z królami. Ona pana potem obsmarowała. Tak, ale bo pani, dlaczego mi obsmarowała? Że ona napisała książki, a tu robotnik, nie chce ze mną rozmawiać. Ja mówię, proszę panią, ja żadnej książki nie przeczytam i to, co pani napisze, też nie przeczytam. Drzwi, wyrzucam ją. I w tym momencie jest telefon. Strajk odwołany. Krzaklewską, tak. Krzaklewską, panowo, pani siada. Ona zrozumiała, że mnie... Ale ona pana do Stalina porównała. Tak, bo ona mnie przekonała, że ona mnie przełamała. Ale pan jej też powiedział, jak będę prezydentem. Panu się to wyrwało wtedy. Nie, panie, to ja prezydentem lepiej bym, kiedy byłem internowany. Do tych chorób, co mnie pilnują. 3 minuty nam zostały. Ja mówię, wielu was przyjmę, jak będę prezydentem. Mało tego, miałem ksywę na początku, prezydent. Ja się powołam tam, że będę prezydentem. I oni nam donieśli, to zmienili mnie na pokazę. Pan jesteś chrześcijanin praktykujący, więc pan kłamać nie możesz. Nie. Dużo było tych kochanek? Nie, panie, pan mnie nie nabiera na to. Przecież pan przed chwilą powiedział. Nie liczyłem, panie. Ale były w trakcie związku z panią Danutą, nie, czy przed? Nie. Pan nie zdradza. Ja jestem wierny żonie, żona chyba też. A to sprawdzimy niedługo w niebiosach. Chyba.
Ale bo ona często mówi, że pan jest Platforma, a ona jest PiS, że wy się w ogóle w domu nie dogadujecie. To znaczy, nie to jest jakiś fenomen. Nie dlatego, że no, jesteśmy... Charakter mamy ostry, podobny. Mm-hmm. I dlatego jest trudno tutaj, więc ja ustępuję. Ja nie szef, poddałem szefostwo, trudno. Przegrałem sprawę, jak zostałem prezydentem, jak przyjechałem do Warszawy, władzę przejęła żona, nie oddaj. Ale pani Danuta żali się w swojej książce, że pan tak rozumie rozmowę, że pan przychodzi, mówi swoje i wychodzi. Tak. Taka jest rozmowa u was? Tak. Bo pan jesteś jednak dyktator. Nie, tylko że ja mam pomysły i przewróć mi pomysły. Ja się upieram przy sprawach, przy tym. Pan jesteś praktyk. Tak. No, ale ona jest kobietą, żoną pana, największą miłością chyba. No, właśnie, dlatego no, ja jestem za bardzo męski, a ona za bardzo niewieście, no. Ja trochę cię kochacie, coś czuję. Nie, no proszę, oczywiście, no. Ja mam moją żonę. Moi drodzy, musimy kończyć. Tak. Dziękujemy panie prezydencie za to spotkanie. Chciałem jeszcze zadać jakieś pytanie na koniec, ale mam chyba... Mam nadzieję, że chyba... się zaprosicie kiedyś, bo nic nie wyczerpaliśmy właśnie. No nie no, panie prezydencie, no rozmowa o tylu latach pana aktywności w półtorej godziny, godzina 40 jest niemożliwą, ale ja się cieszę, bo widzimy się po raz drugi w życiu, że pan jest w formie. Cieszę się, że pan jest ciągle aktywny, że pan ma pomysł i na Polskę, i na siebie, i na Europę, i na świat. Tak. Miejmy tylko nadzieję, że będą jeszcze ludzie, którzy będą chcieli tego wysłuchać i może wprowadzić to w życie. Tego panu życzę. Zaproszeń mam teraz bardzo dużo. I to mówię mniej więcej, co tu mówiliśmy. Tylko, że namawiam na tym, uratujmy planetę. A uratujemy tylko rozumiejąc, że ale musimy przeorganizować. To pan jest trochę taki Leonardo DiCaprio, bo on ratuje planetę. Nie, ja widzę, wie pan, ja jestem technicznie widzę. Jak nasi pradziadowie wymyślili rower, to musieli z osad dzielnie zrobić państwa, kraje, bo ten rower się nie mieścił w tym. A jak my wymyśliliśmy tyle bajerów, to musimy przejść z tych państwek na kontynent i na globalizację. To już pan... Ale wiesz, że pan prezydent, dzieciaki, dla dzieciaków jest to bardzo ważny wątek, więc myślę, że oczywiście, może tutaj pan prezydent posłużyć tej młodzieży, która się tak aktywnie angażuje w to wszystko jako ktoś, kto może ich zmotywować. Panie prezydencie Lechu, kochany, życzę panu, sobie, Piotrusiowi, wszystkim bliskim, żeby pan mógł jak najszybciej, bez wyrzutów sumienia, zdjąć tą koszulkę z napisem Konstytucja. O, chyba mi się nie uda, bo kiedy rozliczycie prezydenta, który udaje prezydenta. No ale to jeszcze, on da jeszcze półtora roku i będzie. No to ja chyba dożyję tyle. Tego panu życzymy, naszym gościem był Lech Wałęsa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wojewódzki Kędzierski. Najlepsze połączenie, którego słuchasz dzięki Play, partnerowi podcastu. Play. Złotouści Wojewódzki Kędzierski zapraszają na rozmowę, którą wspiera Gold Saver. Podcast nakręca Mubi.pl. Najlepsza porównywarka OC/AC.